Dzień dobry Państwu. Witam wszystkich na kolejnym posiedzeniu Seminarium Filozoficznych Problemów Wiedzy, które dzisiaj jest połączonym posiedzeniem dwóch seminariów, mianowicie naszego oraz Zespołu Historii Matematyki. Nasze połączone seminarium miało miejsce ostatnio dosyć dawno, bo lat temu 3, w 18 roku w czerwcu. To jest jakby za ten czas 21 się nie odbyło. Mam nadzieję, że się odbędzie w czerwcu, na koniec jeszcze tak przynajmniej planuję za ten rok akademicki, który teraz się zbliża. Czyli tak było tradycyjnie, że spotkaliśmy się na Politechnice parę razy. Wcześniej były spotkania też w Instytucie Historii i Nauki, były też w Katowicach kilka razy, takie bardziej łączone, czy nazwijmy to znaczy bardziej uroczyste, tak można by to było określić, z większą liczbą referatów. Wprawdzie one są krótsze. Dzisiaj mamy trzy referaty przewidziane. Najpierw zabierze głos pan doktor Grzegorz Sitek i temat referatu będzie, ja na razie przedstawię wszystkie referaty, krótko, idee bezpunktowych teorii przestrzeni, później pani profesor Gabriela Bessler, aktualny stan badań nad korespondencją przedstawicieli Szkoły Lwowsko-Warszawskiej z Heinrichem Scholzem i pan profesor Zbigniew Król później, czy istnieją prawa rozwoju matematyki. Więc mamy tutaj trzy referaty, po każdym będzie dyskusja, mam nadzieję, pytania jakieś są widziane. Tak, więc tutaj dobrze. Więc zapraszam teraz do wygłoszenia pierwszego referatu pana doktora Grzegorza Sitka. Proszę bardzo. Ja bym tylko jedna jeszcze porządkowa uwaga, że wszyscy z Państwa, którzy nie zabieracie w danym momencie głosu, żebyście wyłączyli mikrofony, bo jest lekki pogłos. Dziękuję. Dzień dobry. Dziękuję bardzo za możliwość wygłoszenia referatu na Państwa spotkaniu. Referat, który przygotowałem, dotyczy tak zwanych idei bezpunktowych teorii przestrzeni. I zgodnie z tym, co wysłałem w abstrakcie do tego wystąpienia, chciałbym omówić dwie tak zwane bezpunktowe teorie przestrzeni, czyli pierwszą, w sumie historycznie pierwszą teorię Whiteheada, która powstała tam w oparciu o wypracowaną przez niego metodę ekstensywnej abstrakcji, która to metoda później stała się pewną podstawą do budowania tego typu teorii, i teorię polskiego logika matematyka Alfreda Tarskiego, która to również wykorzystuje metodę ekstensywnej abstrakcji, ale z racji odpowiedniego doboru pojęć pierwotnych w ramach tej teorii można zrekonstruować geometrię Euklidesa. Ale tak, żeby zacząć od początku, to mówiąc o bezpunktowych teoriach przestrzeni, mamy na myśli pewne dwie motywacje, które stoją za tymi teoriami. Jedna to jest motywacja epistemologiczna, druga to jest motywacja ontologiczna. I obie są istotne. Za chwilkę o nich powiem, natomiast można wrócić do pewnych stwierdzeń, które się pojawiają w elementach Euklidesa i które rzucają światło na to, czym, jakie rości sobie pretensje geometria bezpunktowa. Euklides w swoich elementach podaje, no niekoniecznie nie są to definicje, natomiast podaje pewne intuicje dotyczące pierwotnych obiektów, którymi się posługuje w swojej teorii. Czyli mówi o tym, że punkt jest to coś, co nie ma części, linia prosta jest to długość bez szerokości i tak dalej, że płaszczyzna nie ma głębokości, i w taki sposób podaje intuicje dotyczące podstawowych obiektów geometrii. I teraz wracając do tej
czym te punkty i proste mają być. Ponieważ geometria Euklidesa jako teoria w pełni dedukcyjna startuje od tych pojęć jako pierwotnych, natomiast ich nie do końca definiuje. I teraz tutaj możemy mówić o epistemologicznej motywacji tych tak zwanych bezpunktowych teorii przestrzeni. Ta epistemologiczna motywacja mówi o tym, że jeżeli geometria ma dotyczyć świata, w którym żyjemy, to pojęcia geometrii muszą w jakiś sposób odnosić się do tego świata. I teraz główna epistemologiczna teza dla budowania systemów geometrii bezpunktowej mówi o tym, że w przestrzeni naszego bezpośredniego doświadczenia nie doświadczamy w bezpośredni sposób żadnych z obiektów, o których mowa w systemach geometrycznych. To znaczy nie doświadczamy takich obiektów jak zerowymiarowe punkty, ani jednowymiarowe proste, czy dwuwymiarowe płaszczyzny. I twierdzimy, że obiekty te nie są realnymi składnikami świata, natomiast powstają w procesie abstrakcji na podstawie doświadczanych przez nas bezpośrednio tworów, które już w tym świecie możemy zlokalizować, czyli trójwymiarowych obszarów przestrzeni. I teraz ta epistemologiczna idea znajduje realizację w tym, że przez punkt rozumiemy pewną lokalizację w przestrzeni, którą osiągamy poprzez pewne, można było powiedzieć, nieskończone pomniejszanie pewnego ograniczonego obszaru, idąc coraz bardziej w dół i w dół. Nie dosięgniemy nigdy granicy tego pomniejszania, natomiast ta abstrakcyjna granica, czyli właśnie to, czego w tej przestrzeni nie ma, ale co według nas istnieje na podstawie procesu abstrakcji, to coś, do czego zbiegają te kurczące się regiony, które wyznaczają pewną unikatową lokalizację w przestrzeni, to tym czymś ma być punkt. Czyli punkty mają być pewnymi granicami zbieżności kurczących się we wszystkich wymiarach trójwymiarowych obszarów przestrzeni i w analogiczny sposób możemy konstruować obiekty wyższych wymiarów, czyli proste mają to być granice zbieżności pewnych, to ma być granica zbieżności pewnych ciągów obszarów, które zbiegają się w dwóch wymiarach przestrzeni, czyli jakby gubią jeden wymiar. To przejdę za chwilkę do tego. Czyli tak jak wspomniałem na początku przy okazji tego Whiteheada, ta metoda tego typu konstrukcji geometrii pochodzi od Whiteheada. I w podobnym okresie tworzył również Teodor de Laguna podobnego typu systemy geometrii. To są, jak Państwo widzicie, lata 30., lata 20. XX wieku. De Laguna i Whitehead w serii prac podawali systemy podstaw geometrii opartych na innych pojęciach pierwotnych niż pojęcie punktu, gdzie pojęcie punktu nie ma być obiektem pierwotnym, tylko pojęcia pierwotne mają być bliższe bezpośredniemu doświadczeniu, natomiast punkt ma być definiowany w oparciu o ten właśnie proces tak zwanej ekstensywnej abstrakcji. Tutaj u Bertranda Russella również się pojawia wzmianka o pracy Whiteheada. To była wzmianka, która mówiła o tym, że Whitehead pracuje aktualnie nad tą metodą. Czyli w 1914 roku w tej książce Our Knowledge of the External World Russell pisze o pracach, które w tamtym czasie prowadził Whitehead i które miały doprowadzić właśnie do budowy systemu geometrii tego typu. Metoda ekstensywnej abstrakcji, czyli ta kluczowa metoda, która później znajduje zastosowanie w różnych systemach geometrii bezpunktowej, to jest właśnie metoda, która polega na tym, że zamiast mówić o zerowymiarowych punktach, mówimy o zbiorach rozciągłych regionów, które mają pewną własność, która to własność pozwala stwierdzić, że te zbiory regionów imitują rzeczywiście punkty. Takim kluczowym Whiteheada pojęciem jest tak zwane pojęcie klasy abstrakcji. To jest klasa abstrakcyjna, układ abstrakcyjny. Nie jest to klasa abstrakcji w takim sensie, w jakim mówimy o tym teraz. Chodzi o to, że jest to
pewne narzędzie, które w procesie abstrakcji służy do wyodrębnienia pewnego innego obiektu. I teraz Whitehead położył takie główne podwaliny pod te systemy i te układy abstrakcyjne, które on rozważał, które miały właśnie doprowadzić do definiowania tego typu obiektu jak punkty prostej płaszczyzny, miały mieć dwie własności. Przede wszystkim takie zbiory mają mieć tę własność, że każde dwa regiony z takiego zbioru są ze sobą połączone relacją rozciągłości. Mówi się, że jeden rozciąga się na drugi lub drugi na pierwszy. Czyli w terminach, które zaraz tutaj wprowadzę, czyli w terminach neurologicznych chodzi o to, że mają to być układy składające się z regionów, z których każdy mniejszy jest częścią tego większego. Natomiast drugi z tych warunków mówi o tym, że w takim układzie zbiegających regionów nie może istnieć element minimalny, bo gdyby istniał element minimalny, to wówczas ten proces abstrakcji byłby w pewien sposób bezsensowny, gdyż istniałaby granica zbieżności, a skoro jest ona regionem, to byłby to twór geometrycznie trójwymiarowy, czyli nie mógłby być on traktowany jako reprezentacja obiektu zerowymiarowego. I to jest jakby ogólna idea Whiteheada, jakie własności mają spełniać te zbiory, żeby mogły być rozważane jako to, co ma imitować owe punkty. I teraz są tak zwane pułapki tych teorii bezpunktowych. To są dwie główne pułapki. Jeżeli chcemy definiować pojęcie punktu w oparciu o tego typu metodę, to pierwszą pułapką, z jaką możemy się spotkać, to jest to, że te regiony mogą się kurczyć, ale mogą to być tak dobrane regiony, że niekoniecznie będą one się kurczyły we wszystkich wymiarach. Tutaj na przykład jest symbolicznie, graficznie zaprezentowany układ walców, powiedzmy, jakichś takich ograniczonych zbiorów w przestrzeni, ale które nie gubią jednego z wymiarów, czyli nie gubią tego wymiaru, no powiedzmy trzeciego, który tutaj jest symbolicznie zaznaczony poprzez kończące się kreski, czyli są to takie układy, które rzeczywiście spełniają w pewnym sensie własności tych klas abstrakcyjnych, czyli regiony się kurczą, nie ma regionu minimalnego, ale mimo wszystko nie wyznaczają one konkretnej lokalizacji punktowej, tylko w tym przypadku byłaby to lokalizacja, którą jest linia prosta. Czyli to jest pierwsza z pułapek, czyli to, że kurczące się regiony niekoniecznie muszą wyznaczać lokalizacje punktowe. Druga z pułapek polega na tym, że ten sam punkt jako abstrakcyjna granica zbieżności wstępujących zbiorów regionów może być wyznaczana przez dwa różne zbiory abstrakcyjne. Czyli można byłoby powiedzieć, że przestrzeń byłaby wyposażona w nadmiarową ilość punktów. W tym sensie, że jeżeli punkty mają być utożsamiane ze wstępującymi zbiorami regionów, a dwa różne regiony reprezentują ten sam punkt, to można powiedzieć, że w tej lokalizacji, w myśl tej konstrukcji istnieją niejako dwa punkty. Czyli to jest też jedna z pułapek, którą budując teorie bezpunktowe należy brać pod uwagę i należy w taki sposób konstruować, w taki sposób przeprowadzać tę konstrukcję, aby tych pułapek uniknąć. No i ta geometria bezpunktowa jest ogólnie wyrazem pewnej ontologii bezpunktowej, czyli to jest taka ontologia, która twierdzi, że w świecie nie ma takich obiektów, jak nie ma obiektów niższych wymiarów niż wymiar 3, czyli nie ma płaszczyzn, nie ma prostych, nie ma też fragmentów ani mieszanin składających się z tych obiektów mniejszego wymiaru niż 3. To jest wyraz pewnego przekonania teorii poznawczego, który w tamtym okresie miał miejsce, czyli to, że rzeczywiście przestrzeń bezpośredniego doświadczenia nie dostarcza nam obiektów innych niż tylko obiekty trójwymiarowe. Abstrakcję do dzisiejszego referatu napisałem o rachunku indywiduów. Takim rachunku indywiduów Leonarda i Goodmana. Chodzi o to, że nie będę tutaj o tym rachunku indywiduów mówił, od razu powiem o mereologii, czyli teorii, która stoi u podstaw w ogóle konstrukcji prowadzonych w ramach bezpunktowych teorii przestrzeni. Bo jeżeli
inaczej, uniwersum dyskursu bezpunktowych teorii przestrzeni są pewne idealizacje fragmentów przestrzeni, czyli tych, powiedzmy, trójwymiarowych jej kawałków. Czyli teoria kawałków, które nazywamy indywiduami. Teraz teoria, która ma odnosić się do tego typu obiektów, ma być teoria, która w naturalny sposób odnosi się do pewnych obiektów, które są w przestrzeni i między którymi zachodzą pewne przestrzenne relacje. I teraz naturalnym wyborem są systemy merologii. Merologia jest to teoria części i całości. I jeżeli rozpatrujemy przestrzeń, no to jej kawałki, no to wiemy, że kawałki przestrzeni są jej częściami. Dlatego jakby ten wybór merologii jako teorii opisującej to, co się dzieje, opisującej relacje, jakie zachodzą między regionami przestrzeni, jest pewnym naturalnym wyborem. Tutaj może jest definicja zbioru kolektywnego, ja to ominę. W każdym razie obie teorie, o których chciałbym tutaj powiedzieć, można zasadzić na klasycznej merologii Leśniewskiego, czyli teorii formalizującej, aksjomatyzującej pojęcie części i stosunku części do całości. I teraz według Leśniewskiego ta teoria ma posiadać dwie własności, to znaczy pojęcie części. Ma być to pojęcie części, ma być relacja części, ma być relacją przeciwsymetryczną, to znaczy jeżeli jakiś obiekt jest częścią drugiego obiektu, to ten drugi nie może być częścią tego pierwszego obiektu i relacja części ma być przechodnia, czyli jeżeli jeden obiekt jest częścią drugiego, a drugi trzeciego, no to ten pierwszy też jest częścią tego trzeciego obiektu. I tutaj właśnie na podobieństwo inkluzji, bo jak widać relacja bycia częścią ma duże podobieństwo, wykazuje duże podobieństwa do relacji inkluzji z teorii mnogości. Podobnie jak w teorii mnogości wyróżniamy tak zwaną inkluzję właściwą i niewłaściwą, tak tutaj też Leśniewski wyróżnia dwa pojęcia części, czyli takie, w których obiekt nie może być swoją częścią, czyli jest to ta część w sensie właściwym i relacje części, w której obiekt mówi się, że jest swoją częścią bądź całością. Czyli można powiedzieć, że to jest pewna relacja części, która dopuszcza zwrotność tej relacji. Relacje tego typu nazywa Leśniewski relacją ingrediensu. No to czyli aksjomaty merologii Leśniewskiego to jest pierwsze dwa, mówią o tym, że relacja jest przeciwsymetryczna, bycia częścią i przechodnia. Tutaj taka jest ilustracja, która pokazuje, że tu rzeczywiście obiekt X jest częścią Y, ale w drugą stronę relacja zachodzić nie może. No i relacja bycia częścią ma być relacją przechodnią, czyli obiekt pierwszy jest częścią drugiego, drugi trzeciego i ten pierwszy jest również częścią tego trzeciego. Za pomocą tych pojęć pierwotnych definiujemy pewne relacje pomocnicze, które pozwalają nam na wychwytywanie innych, bardziej urozmaiconych relacji, jakie mogą zachodzić między obiektami przestrzeni. Czyli ta już wspomniana relacja bycia ingrediencem, oznaczana tym symbolem, zachodzi wtedy, kiedy przedmiot X jest ingrediencem, Y wtedy, kiedy jest jego częścią, bądź jest z nim identyczny. Relacja zachodzenia, czyli dwa obiekty, dwa regiony, ponieważ mówiąc o systemach geometrii bezpunktowej opartej na merologii, mamy cały czas na uwadze, że to uniwersum rozważań składa się z w jakiś sposób rozumianych trójwymiarowych rozciągów regionów. Więc dwa regiony będą na siebie zachodziły wtedy, kiedy będzie istniał region, który będzie ich wspólnym ingrediencem. I będą one rozłączne, kiedy takiego ingrediensa nie będą dzieliły. Tu jest taki przykładowy rysunek, region X, Y zachodzą na siebie, bo ten kwadracik tutaj jest wspólnym ich ingrediencem, natomiast w tym przypadku one są od siebie odseparowane, ponieważ niczego takiego, żadnego wspólnego ingrediensa nie dzielą. No i teraz w merologii klasycznej, to, po co Leśniewski zrobił, stworzył system merologii, to jest właśnie formalizacja pojęcia klasy kolektywnej, czyli tej całości bądź fuzji, jak to nazywa Leonard i Goodman w swoich pracach. Czyli chodzi nam o możliwość tworzenia pewnych większych obiektów z mniejszych obiektów, czyli mówiąc wprost, chodzi nam o tworzenie pewnych całości poprzez wskazanie pewnego układu obiektów chcemy stworzyć pewną całość, która jako części zawiera wszystkie te obiekty.
W tym celu Leśniewski stworzył pojęcie tak zwanej klasy kolektywnej, że jakiś obiekt jest kolektywną klasą esów, czyli jakichś elementów pewnego dystrybutywnego zbioru, czyli czy całością, czy sumą merologiczną, kiedy każdy z tych obiektów jest ingrediencem, a jednocześnie każdy ingrediens tego stworzonego obiektu ma jakiś wspólny ingrediens z jakimś elementem z tego zbioru, który sumujemy. I tutaj jest taki poglądowy rysunek, w jaki sposób działa suma merologiczna. Czyli jeżeli mamy jakiś dystrybutywny zbiór, czyli jakiś układ kilku obiektów i chcemy stworzyć całość z niego, no to całość ta nie może mieć tej własności, że mamy jakiś ubytek lub nadmiar, tylko mamy konkretny obiekt stworzony z tych obiektów wyjściowych. I ta definicja, tutaj nie będę teraz omawiał, natomiast ta definicja gwarantuje, że nie weźmiemy niczego więcej niż to, co tutaj wchodzi w skład sumowanego zbioru, ani też nie weźmiemy niczego mniej, weźmiemy całość składającą się właśnie z tych części, które chcemy, żeby się na tę całość składały. Przechodząc już do Whiteheada, metody definiowania punktu, musimy powiedzieć, że merologia sama jako system jest systemem zbyt słabym na to, żeby rozróżnić pewne geometryczne, a właściwie topologiczne relacje zachodzące między regionami. Mianowicie tutaj akurat jest rysunek powinien być nieco inny. Chodzi o to, że w terminach merologii nie jesteśmy w stanie odróżnić dwóch sytuacji, mianowicie tej tutaj dla tych figur geometrycznych oznaczonych literą U i W, gdzie w terminach merologii obiekty te są od siebie odseparowane. Dlatego są odseparowane, ponieważ nie dzielą ze sobą wspólnej części. Natomiast jakby w paradygmacie punktowym, teorią mnogościowym punktowym, moglibyśmy powiedzieć, że okej, one są odseparowane, ale ich brzegi, chociaż o brzegach na razie nie możemy mówić, stykają się ze sobą, czyli brzegi dzielą pewien punkt. Tutaj, czyli ta sytuacja tutaj, w której te obiekty są od siebie odseparowane, ale w pewnym sensie są w kontakcie, jest w terminach neurologii nie do odróżnienia od tej sytuacji tutaj, kiedy one są odseparowane od siebie i nie są w żadnej relacji kontaktu. I w tym celu rozszerza się struktury neurologiczne do tak zwanych struktur konektywnych. Wprowadza się dodatkową relację nazywaną racją połączenia lub relacją bycia w kontakcie. I teraz aksjomaty tej relacji wymuszają, tutaj ten symbol, tutaj to jest suma merologiczna, to jest taki operacyjny symbol sumy merologicznej pary obiektów Y i Z. Czyli to jest jakby, że X jest w kontakcie z klasą, z całością złożoną z Y i Z. Aksjomaty te gwarantują możliwość rozróżnienia tego typu sytuacji w przestrzeni. I konieczność rozróżnienia tego typu sytuacji podyktowana jest tym, jakie mają własności spełniać wstępujące zbiory regionu, które mają te punkty imitować. Dzięki temu, że mamy tą relację bycia w kontakcie, jesteśmy w stanie skonstruować tak zwaną relację niestycznego zawierania. Czyli jak mamy jeden region, i jakiś region, który jest jego częścią, to ten region może być w różny sposób usytuowany. Ten mniejszy region może być w różny sposób usytuowany w stosunku do tego większego. I teraz, żeby zagwarantować poprawność definicji zbiegania regionów, potrzeba nam odróżnić sytuację, w której ten region wewnętrzny jest w pewnym sensie, no właśnie, można powiedzieć wewnątrz tego regionu, czyli nie styka się w żaden sposób z dopełnieniem, z zewnętrzem tego większego regionu. Taka sytuacja określana jest mianem relacji niestycznego zawierania, czyli jakiś region X będzie się niestycznie zawierał w innym regionie, kiedy będzie odseparowany od jego brzegów w pewnym sensie. Ten warunek gwarantuje to, bo jeżeli jakiś region jest rzeczywiście niestycznie zawarty w drugim regionie, to jeżeli coś z zewnątrz jest w kontakcie z tym wewnętrznym regionem, to już na pewno zachodzi na ten region większy. Więc dzięki temu jesteśmy w stanie odróżnić sytuację, kiedy dwa regiony są zawarte bez stycznego zawierania
od zawarte bez stycznego kontaktu, od relacji, kiedy ten styczny kontakt zachodzi. No i teraz mamy definicję, tu jest taka definicja formalna tego kluczowego dla Whiteheada pojęcia wstępującego zbioru regionów. Czyli w oparciu o terminy struktur konektywnych, czyli o relacje bycia częścią i ingrediensu i relacje niestycznego zawierania, jesteśmy w stanie w klasie wszystkich zbiorów regionów wyróżnić te, które spełniają warunki, jakie Whitehead właśnie kładzie na te, które mają być tak zwanymi klasami abstrakcyjnymi. Czyli pierwszy warunek, mają to być zbiory niepuste. Drugi warunek jest taki, że zbiory te mają być uporządkowane liniowo względem tej relacji niestycznego zawierania, czyli dla każdej pary dwóch regionów jeden musi być zawarty niestycznie w drugim lub na odwrót. I trzeci warunek mówi o tym, że nie istnieje względem relacji ingrediensu element minimalny w takim zbiorze. Czyli ten wstępujący zbiór regionów wyławia te, które zbiegają, można by powiedzieć, w nieskończoność, ale jednocześnie każdy kolejny mniejszy jest niestycznie zawarty w kolejnym większym. Czyli mamy jakby tutaj wychwycone te pierwsze zbiory kurczących się regionów, w oparciu o które możemy teraz przechodzić do dalszych konstrukcji. No i teraz to, że no, na klasach wstępujących zbiorów regionów musimy w pewnym sensie utożsamić pewne zbiory, które w jakimś sensie zbiegają w podobny sposób. W tym celu wprowadzamy taką relację przykrywania dla tych klas abstrakcyjnych. Czyli powiemy, że jedna klasa abstrakcyjna przykrywa drugą, kiedy dla każdego regionu z tej pierwszej znajdzie się jakiś region z tej drugiej, który jest przykrywany w terminach relacji bycia częścią przez ten pierwszy region. Ta relacja przykrywania jest zwrotna i przechodnia w klasie wszystkich wstępujących regionów. Nie jest relacją, czyli mamy zwrotność i przechodniość, nie jest relacją symetryczną. Tutaj ten rysunek najlepiej pokazuje to, że istnieje taki model, w którym ta relacja nie jest symetryczna. Tutaj klasa X, ta duża klasa prostokątów, przykrywa ten wstępujący zbiór regionów Y, bo dla każdego z tego kółka znajdzie się prostokąt, który go przykrywa, natomiast nie jest na odwrót. Czyli te, za chwilkę jak powiem, te klasy będą imitowały różne tak zwane elementy geometryczne. No ale w tych klasach abstrakcji istnieją takie, które rzeczywiście zbiegają identycznie. Czyli wyławiamy z tych klas abstrakcyjnych te, między którymi relacja przykrywania zachodzi w dwie strony. Czyli jedna klasa przykrywa drugą i druga klasa przykrywa pierwszą. Wtedy, jeżeli taka relacja zachodzi, to mówimy o tym, że zbiegają one w sposób identyczny. W tym sensie, że jeżeli potraktujemy te klasy jako imitujące pewien obiekt geometryczny, to one obie imitują ten sam obiekt geometryczny. No i ta relacja, jak się należy spodziewać, jest już relacją równoważności w tej klasie wszystkich wstępujących zbiorów regionów. I teraz te klasy abstrakcji tej relacji nazywamy elementami geometrycznymi. Czyli każdy element geometryczny wyznacza jakiś, tak naprawdę jakiś, jakąś figurę geometryczną. Czyli mogą istnieć elementy geometryczne, które zbiegając wyznaczają, powiedzmy, linie proste, wyznaczają odcinki, wyznaczają jakieś obiekty dwuwymiarowe typu okręgi, czy trójkąty, czy prostokąty. Natomiast w tym zbiorze jeszcze nie mamy punktów. I teraz chodzi nam o to, aby wśród tych elementów geometrycznych właśnie wyróżnić rzeczywiście te, które imitują punkty, czyli te, które mają tą zbieżność, tą abstrakcyjną zbieżność do lokalizacji, która jest punktem. W tym celu na tych klasach abstrakcji tworzymy kolejną relację, czyli relację przykrywania tych elementów geometrycznych.
czyli powiemy, że jeden element geometryczny przykrywa drugi element geometryczny, to jest taka relacja oznaczona gwiazdką i klasa abstrakcji, jedna klasa abstrakcji elementów geometrycznych przykrywa drugą klasę abstrakcji elementów geometrycznych, jeżeli między nimi ich reprezentantami, czyli między samymi elementami geometrycznymi zachodzi relacja przykrywania. I teraz można pokazać, że ta relacja tutaj z gwiazdką jest tak naprawdę częściowym porządkiem w zbiorze tych klas abstrakcji dla elementów geometrycznych. To skoro jest częściowym porządkiem, to możemy wyróżnić elementy minimalne. Czyli w tym zbiorze składającym się z tych klas abstrakcji za pomocą relacji częściowego porządku wyznaczamy elementy minimalne i te elementy minimalne w konstrukcji Whiteheada są traktowane jako punkty. Czyli tutaj, czyli to jest jakby tak historycznie, czyli to jest tak historycznie pierwsza metoda konstrukcji definiowania pojęcia punktu w oparciu o rozciągłe regiony, która korzysta właśnie z tego rachunku indywiduów, u nas tutaj ujętego w postaci systemu numerologii, wraz z dodatkową relacją połączenia, która pozwala wychwytywać bardziej subtelne relacje między regionami w przestrzeni. Ta idea Whiteheada stała się podstawą do konstrukcji innych systemów geometrii bezpunktowej. Tutaj chciałem opowiedzieć szybko o polskim takim pierwszym podejściu do konstrukcji systemu geometrii bezpunktowej, który łączy tą ideę systemu geometrii bezpunktowej z merologią poprzez twórcę merologii. Tu jest taki cytat Tarskiego z pracy, w której on podaje własny system właśnie geometrii bezpunktowej, już geometrii bezpunktowej, który to system powstał w odpowiedzi na pewien problem, jaki postawił Leśniewski, zdaje się, na jakimś seminarium. Ja tu pozwolę sobie szybko to odczytać. Czyli kilka lat temu Leśniewski postawił problem ustalenia podstaw geometrii brył, rozumiejąc w ten sposób system geometrii, który pozbawiony jest takich figur geometrycznych jak punkty, linie i powierzchnie, a który dopuszcza jako figurę jedynie bryły, czyli intuicyjne korelaty otwartych lub domkniętych zbiorów regularnych trójwymiarowej geometrii Euklidesa. Specyficzny charakter takiej geometrii brył w odróżnieniu od geometrii punktowych wyrażony jest w szczególności w wymogu, aby każda figura zawierała jakąś inną figurę jedynie jako część właściwą. Czyli tu jest jakby program tej geometrii bezpunktowej, czyli Leśniewski mówi o tym, żeby wyjść od pewnego intuicyjnego pojęcia bryły jako idealizacji trójwymiarowego kawałka przestrzeni. Konkretnie te bryły już później w terminach topologii mają być skorelowane z tak zwanymi regularnie otwartymi lub regularnie domkniętymi zbiorami w takiej przestrzeni. I jedynym terminem pierwotnym, jakim mamy się posługiwać, jest pojęcie bycia częścią, czyli merologiczna relacja badana przez Leśniewskiego. Tarski, rozwiązując ten problem, skonstruował system nie wychodzący, tak jak u Whiteheada, od rozszerzenia merologii o strukturę konektywną, natomiast dobrał w taki sposób pojęcia pierwotne, czyli te bryły, taki odpowiedni sort tych brył wyróżnił i takie relacje położył takie przyjął aksjomaty dotyczące relacji zachodzących między tymi brałami, że mógł pojęcie punktu zdefiniować. Czyli u Tarskiego uniwersum rozważań zbudowane jest z tak zwanych brył merologicznych. One mają być pewnymi idealizacjami trójwymiarowych regionów w przestrzeni. Dodatkowym obiektem, jaki Tarski wyróżnił, jest tak zwana kula merologiczna. Kula merologiczna to ma być pewien wyróżniony podzbiór brył takich, które stanowią idealizację obiektu, o którym jesteśmy w stanie powiedzieć, że jest kulą. No i relacyjne pojęcie bycia częścią jako to, które jest podstawą do dalszej konstrukcji. Czyli u Tarskiego konstrukcja wygląda w taki sposób, że wychodząc od przestrzeni empirycznej, jakby w pewnym procesie idealizacji, bierzemy uniwersum składające się z brył jako fragmentów tej przestrzeni. W tym układzie brył wyróżniamy pewien szczególny ich sort, zwany kulami.
na to kładziemy pewną strukturę algebraiczną, a dokładnie strukturę merologiczną z rozszerzonymi dodatkowymi postulatami, o których za chwilkę powiem. I w procesie abstrakcji z tak stworzonej struktury jesteśmy w stanie zdefiniować punkty. I jak Tarski pokazał, skorzystał Tarski z pewnego wyniku włoskiego matematyka Mario Pierego. W tak skonstruowany zbiór punktów jesteśmy w stanie wprowadzić geometrię euklidesową. Postulaty specyficzne Tarskiego to poza tym, że ten układ brył jest opisywany w języku klasycznej merologii, to pierwszy z postulatów specyficznych jest taki, że każda z brył jest sumą merologiczną jakiegoś niepustego zbioru kul. To znaczy, że wszystkie bryły dają się wypełnić kulami. Nie ma jakichś egzotycznych obiektów, które jako swoje części posiadałyby coś, co nie da się zreprezentować jako sumę kul. I teraz, tak jak przed chwilką mówiłem o tej relacji niestycznego zawierania i tych klas abstrakcyjnych, które użył Whitehead do definicji punktu, tak tutaj Tarski, używając pojęcia pierwotnego kuli i pewnych relacji, które są możliwe do wydefiniowania tylko za pomocą tego pojęcia i pojęć merologii, w sprytny sposób zrekonstruował tak zwaną relację koncentryczności kul, czyli tą relację, która odpowiada tej klasie abstrakcyjnej zbiegających regionów, ale teraz tymi regionami mają być kule, czyli nie potrzebujemy dodatkowych relacji. Samo pojęcie kuli jest na tyle silne, że pozwala ono wprowadzić kilka pojęć pomocniczych, które w efekcie dają możliwość wyróżnienia spośród układów kul te, które składają się z ciągów wstępujących. I on tutaj wprowadza na początek kilka definicji pomocniczych. Formalnie te definicje są dosyć rozbudowane, natomiast intuicje są zawarte na rysunku. Czyli jesteśmy w stanie przy terminach samej kuli i relacji części zdefiniować relacje, kiedy to kule są zewnętrzne względem siebie, ale się dotykają. Podobnie jesteśmy w stanie zdefiniować relacje, kiedy jedna kula jest wewnątrz drugiej, ale też ta wewnętrzna dotyka od wewnątrz tej większej. Podobnie jesteśmy w stanie zdefiniować relacje tak zwanej zewnętrznej diametralnej styczności kul, czyli w języku zwykłej geometrii powiedzielibyśmy, że te dwie kule A i B są zewnętrznie diametralne styczne do tej C wtedy, kiedy środki leżą na jednej, tak? Przepraszam, myślałem, że jakiś głos usłyszałem. Kiedy te środki leżą na jednej prostej i w taki zewnętrzny sposób dotykają do nich. Oczywiście my tego nie możemy tutaj zrobić, ponieważ nie mamy pojęcia punktu, więc używanie tego typu narzędzi, nie chcę powiedzieć, że jest niedozwolone, ale jest niemożliwe tutaj do przeprowadzenia, ponieważ nie mamy tego typu obiektu, więc musimy to zrobić w oparciu o te pojęcia pierwotne. Czyli mamy te dwie relacje zewnętrznej styczności, wewnętrznej, zewnętrznej, średnicowej, czy tam diametralnej i wewnętrznej diametralnej styczności. I teraz ciąg tych definicji doprowadza Tarskiego do skonstruowania pojęcia relacji koncentryczności kul. Tutaj w naturalnym, w geometrii takiej, jaką znamy, powiedzielibyśmy, że dwie kule są koncentryczne względem siebie, kiedy mają wspólny środek, ten punktowy środek. Natomiast tutaj tego nie możemy zrobić, ponieważ nie mamy punktów. Więc te relacje pomocnicze, które on wprowadził, pozwalają wyróżnić tego typu sytuacje, kiedy jedna kula koncentryczna jest, no słucham, cały czas słucham, jest koncentryczna z drugą kulą, jest koncentrycznie wewnętrzna do drugiej kuli. Ta definicja idzie mniej więcej w ten sposób, że jeżeli jakaś kula jedna jest częścią drugiej i inaczej, kula A będzie koncentryczna z kulą B wtedy, kiedy dla dowolnej pary kul, które są zewnętrznie średnicowo styczne do tej kuli A i które są wewnętrznie styczne do kuli B, to one mają być wewnętrznie średnicowe styczne do tej kuli B. I teraz w związku z tą relacją możemy zdefiniować pojęcie punktu, czyli punktem w tej definicji Tarskiego będą po prostu zbiory kul koncentrycznych z daną kulą. Nie wiem, ile mam czasu. Powoli się już kończy, czas pół godzinki właśnie mi minęło. To jeśli można jeszcze tylko minutkę, dobrze?
Proszę, dobrze. Dziękuję. Minutkę tylko na dokończenie. Ta definicja, to jest tylko definicja punktu, natomiast dalej Tarski wprowadza dodatkowe aksjomaty na tą strukturę składającą się z punktów. To znaczy, już kończąc, jest w stanie Tarski zdefiniować, czyli punktami w teorii Tarskiego są koncentryczne zbiory kul. Teraz Tarski jest w stanie zdefiniować pojęcie punktu brzegowego danej bryły. Czyli punktem brzegowym rozumianym jako układ kul koncentrycznych będzie taki zbiór kul, w których każda kula zachodzi na tą bryłę, ale nie jest wewnętrzna do tej bryły. Układ takich zbiorów koncentrycznych będzie imitował brzeg tej bryły. I teraz mając to pojęcie brzegu, jest w stanie Tarski odtworzyć pojęcie relacji trójkąta równoramiennego między trzema różnymi punktami. Definicja wygląda w taki sposób, że dwa punkty rozumiane jako te koncentryczne zbiory kul będą równo odległe od trzeciego punktu, jeżeli w tym trzecim punkcie będzie jakaś kula, na której brzegu oba te punkty rozumiane nadal jako koncentryczne układy będą leżały. I teraz postulat, jaki Tarski przyjmuje, to jest to, że ta para złożona z tych punktów zdefiniowanych w sposób, jak przed chwilą była mowa, oraz relacją trójkąta, w taki sposób, w jaki tutaj była mowa, spełnia aksjomaty struktury Pierre'ego. Czyli struktury Pierre'ego to są takie struktury, które aksjomatyzują geometrię Euklidesa w terminach punktu i relacji trójkąta. No i w tych strukturach Pierre'ego, używając już narzędzi teorii mnogościowych, jesteśmy w stanie zdefiniować pojęcie prostej płaszczyzny oraz te dwie geometryczne relacje leżenia między relacji równej odległości i można udowodnić, że w oparciu o te definicje obiekty te tworzą strukturę Hilberta, która jest po prostu aksjomatyzacją klasycznej geometrii. To ja może podziękuję w tym momencie, jeżeli będzie potrzeba, to. Dziękuję bardzo za referat. No, ciężko zmieścić się w tym krótkim czasie. Rzeczywiście no. Przydałoby się więcej czasu. Może tak daliśmy te pół godzinki na każdy referat. Pytania, jeżeli są, proszę się tutaj zgłaszać, pokazać. Ja podniosłem rączkę, Józef Lubacz. Nie wiem, czy mnie widać. Widać, tak. Tak, tak. Słucham? Widać i słychać, proszę bardzo. Mam pytanie takie, czy ta konceptualizacja, o której Pan opowiadał nam, była stosowana do modelowania czasu czy czasoprzestrzeni? Tak, tak. Russell to robił. To była taka moda chyba wtedy, żeby te klasy abstrakcyjne również zastosować do czasu. I u Russella pojęciem pierwotnym było trwanie, czyli jakiś taki rozciągły obiekt czasowy i momenty w podobny sposób były definiowane. Nie przytoczę teraz panu profesorowi tej teorii. W każdym razie tak, tak. Do czasu, tak. Tak, a do tak. Czasu przestrzeni? A czasoprzestrzeń? Nie spotkałem się właśnie z tym, że do czasu przestrzeni, co jest interesujące. Myślę, że problemem jest tutaj pojęcie jednolitego obiektu czasoprzestrzennego dla tej teorii, czyli takiego regionu czasoprzestrzennego w pewnym sensie. Właśnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chce zabrać głos? Może jakieś uwagi? Mi osobiście zdaje się bardzo interesujący ta taka historycznie patrząc, ta taka skłonność w tej szkole logicznej, warszawskiej szkole, żeby połączyć jakby dwa elementy. Z jednej strony zachować te porządkowe intuicje, no bo one tutaj nas jakoś prowadzą w tym rozmowaniu, nie możemy z nich całkowicie zrezygnować, ale też, żeby dało się tą geometrię budować. Czy to rzeczywiście jest do połączenia, bo to tak, wiem, że teoria neurologiczna, jakoś tam są próby rozwijania, może nie w Polsce, może w mniejszym stopniu gdzieś na Zachodzie. Ale właśnie na ile to ona później jest... Aha, jeszcze był jeden element bardzo istotny przecież w tym
dążeniu w polskiej szkole, żeby też to były później zastosowania tych badań, nazwijmy to logicznych, do różnych nauk, no, szczególnie nauk fizycznych, ale nie tylko. I to rzeczywiście też te chyba próby jakieś są, z tego co wiem, ale za bardzo się na tym nie znam, ale w każdym razie to takie połączenie trochę wody i ognia, tak jakby taka próba. Na ile ta próba w ogóle jest możliwa? Takie daję trochę ogólne pytanie, bo rzeczywiście to było nie tylko w tym obszarze tej meteorologii, ale w innych też, z tego co wiem, tego typu próby były. Czyli wychodzimy od intuicji zdroworozsądkowych, staramy się je zachować, nie tracić ich, nie pozbywać się, nie budować nowych intuicji całkowicie matematycznych, a z drugiej strony matematykę jednak budować. Tak, jeśli można, to ja kiedyś czytałem u Whiteheada, zdaje się, że w Nauce i Świecie Nowożytnym, bo też dlaczego on zaczął tą metodę, zaczął stosować, w ogóle po co on rozwiązywał ten problem, że on twierdził, że w jego okresie, jak powstała fizyka kwantowa, powstała teoria względności, że nauka w pewnym sensie stanęła, że on już nie widzi dalszej możliwości rozwoju. I teraz upatrywał się tego w tym, że być może on to, zdaje się, nazywał błędem źle umiejscowionej konkretności, że my jakby umieszczamy w świecie pewne obiekty, które uważamy, że istnieją, a tak naprawdę istnieją tylko w naszym umyśle i są pewnymi abstrakcjami stworzonymi na podstawie tych prawdziwych fizycznych obiektów. I on w tym, że my dokonujemy w pewnym sensie takiej reifikacji tych obiektów abstrakcyjnych, upatrywał się tego, że być może dlatego jakoś nie jesteśmy w stanie konceptualnie niczego zmienić, nie? Że jakby tutaj dlatego ta nauka zaczyna powoli zwalniać. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Uwagi? Jeśli nie ma, to serdecznie dziękuję panu doktorowi. Bardzo dziękuję. Interesujący referat. I teraz zapraszam panią profesor Gabrielę Bessler do wygłoszenia referatu. Już to powiedziałem go wcześniej. Aktualny stan badań nad korespondencją przedstawicieli Szkoły Lwowsko-Warszawskiej z Heinrichem Scholzem. Zapraszam bardzo. Dziękuję bardzo za umożliwienie mi przedstawienia tych moich wyników badań. Natomiast chciałabym rozpocząć od takiego jeszcze ogłoszenia, iż niedawno zakończyłam projekt polegający na wydaniu korespondencji Gottlob'a Frege'ego, w którym to udział miał też wcześniejszy prelegent, pan dr Grzegorz Sitek. I mam jeszcze parę książek opłaconych ze środków grantowych do rozdania. Więc gdyby ktoś ze słuchaczy był zainteresowany, to bardzo poproszę o informację na mój adres uniwersytecki, który tu Państwo widzą, ale wszystko pisane z małej litery, z podaniem adresu wysyłki i mogę właśnie jeszcze przysłać taką książkę. Natomiast dzisiaj chciałabym Państwu pokazać, czy powiedzieć, nad czym aktualnie pracuję ja i zespół paru ludzi, których udało się zebrać, zainteresować tym tematem, nad korespondencją przedstawicieli Szkoły Lwowsko-Warszawskiej z Heinrichem Scholzem, niemieckim matematykiem i filozofem związanym z Uniwersytetem w Münster. W archiwum, które mieści się w tamtejszej bibliotece, szukając listów Frege'ego, zobaczyłam, że w katalogu jest też bardzo dużo polskich nazwisk i tutaj te nazwiska mają Państwo wymienione. I zainteresowałam się tym tematem. Okazało się, że ci sławni Polacy byli w kontakcie listowym z Heinrichem Scholzem i wiele z tych listów przetrwało do naszych czasów, a co więcej, przetrwały także listy, które Scholz wysyłał do nich, bo miał zwyczaj pisać zawsze
przez kalkę. I te odbitki kalkowe zostały w tym zbiorze, w tych zbiorach. I chciałabym dzisiaj Państwu parę słów powiedzieć, nad czym ostatnio pracowałam w tym zakresie. Więc po pierwsze uświadomiłam sobie, że w zbiorach tego archiwum są ciekawe dla nas, Polaków, są nie tylko same listy, których kopie w większości mam i które to kopie przepisane liczą około 300 stron maszynopisu. Ponadto polskie nazwiska się pojawiają w innych listach, które albo w kopiach tych listów, w każdym razie w korespondencji Scholza z innymi osobami z różnych części świata. Ponadto można tam znaleźć prace, które polscy logicy wysyłali Scholzowi. Nazwiska polskie się pojawiają w materiałach dydaktycznych Scholza oraz można polskie nazwiska znaleźć w pracach, które publikował Scholz. Więc to, żeby to wszystko zbadać, to naprawdę trzeba by było mieć bardzo dużo czasu, albo bardzo pracowity, wieloosobowy zespół. W tym wystąpieniu chciałabym przedstawić parę słów na temat treści albo pewnych wątków związanych z korespondencją, obecnych w korespondencji Scholza z trzema osobami. Janem Łukasiewiczem, Mordechajem Weisbergiem oraz Alfredem Tarskim. No kim był Łukasiewicz, to w tym środowisku chyba wszyscy wiedzą, więc na tym się nie będę koncentrować. Powiem, że znalazłam tam 6 listów, które napisał Łukasiewicz do Scholza, w tym 4 i 1 napisane, właściwie nie, 3 napisane podczas wojny albo 4 podczas wojny, 2 podczas po wojnie, to można tutaj zobaczyć. 9 listów, które Scholz wysłał Łukasiewiczowi. Z treści tych listów można wywnioskować, że było jeszcze co najmniej 6 kolejnych listów. Poza tym jest tam jeszcze 5 innych dokumentów typu telegram do żony Reginy po śmierci Scholza, czy kartka z okazji świąt Bożego Narodzenia bodajże. Te listy, które tutaj opatrzyłam asteriksem, gwiazdką, to są listy, o których wiem, że były, zostały napisane, natomiast fizycznie ich tam w tym archiwum nie ma, zostały zagubione. Przez przypadek znalazłam, że Łukasiewicz zacytował chyba pierwszy list Scholza do niego w jednym ze swoich artykułów. I Łukasiewicz tam podaje datę owego listu, 13 sierpnia 1928 roku został ten list napisany. No, nie zachował się, nie ma żadnego śladu, jedynie właśnie ta informacja w artykule Łukasiewicza. I ten fragment po przetłumaczeniu na język polski brzmi następująco. Chciałbym panu, ja Heinrich Scholz, powiedzieć, że tu, to znaczy w Kilonii, od 5 lat prowadzę aksjomatykę i logistykę jako kurs uniwersytecki. Dlatego chciałbym prosić, by pan nauczył mnie wszystkiego, co w tym zakresie opublikował. W przeciwieństwie do prawie wszystkich profesorów akademickich filozofii, jestem głęboko i dobitnie przekonany, że te dwa zakresy to przyszłość filozofii naukowej. Króciutki fragment, ale dla osób pracujących nad spuścizną Scholza jest to bardzo ważna informacja, proszę Państwa, iż Scholz w 1928 roku przyznał, że od 5 lat prowadzi jakąś formę zajęć akademickich poświęconych właśnie logistyce i aksjomatyce, no tak to sobie nazwał. Właśnie wróciłam wczoraj z konferencji z Lipska, gdzie między innymi wysłuchałam paru referatów poświęconych Scholzowi, no i w rozmowach kuluarowych ta wiadomość wzbudziła bardzo duże zainteresowanie. A jedyne co mamy, to ten cytat w artykule. Wydaje się, że to jest list, który rozpoczął ich znajomość, czyli od 1928 roku trwała. Tu mają Państwo przykłady dwóch listów.
Każdy z nich jest szczególny. Jeden, ten z 1953 roku, to jest ostatni z zachowanych listów do Scholza, jakimi dysponujemy. Natomiast ten drugi, to właściwie jedna strona, kawałek. Właściwie ten list, jak to napisałam tutaj, należy do tych, którego fragmenty były opublikowane. Ale to, co zostało opublikowane, nie zawiera tego, co według mnie jest najciekawsze, czyli tych zapisów logicznych, które się zaczynają od punktu numer jeden. O tym za chwileczkę chcę powiedzieć parę więcej słów, bo one dotyczą trzy czy cztery listy pisane podczas wojny do Scholza. Zawierają, tak myślę, że tak to trzeba traktować, takie wojenne wyniki badań Łukasiewicza nad indukcją matematyczną. Wiadomo chociażby z artykułu pana profesora Woleńskiego, iż tym tematem Łukasiewicz, indukcją, Łukasiewicz się zajmował dosyć intensywnie w okresie przedwojennym. Profesor Woleński nie wspomina nic o żadnych jakichś publikacjach powojennych w tym zakresie i tym samym to jest, wydaje mi się, bardzo ciekawy kawałek na historii naszej logiki. Co tam właściwie jest w tych listach? Jeszcze przez to wszystko nie przeszłam, ale temat wydaje się bardzo ciekawy. Też dla mnie jest zastanawiające, że Łukasiewicz nigdy po wojnie, przynajmniej w tych zachowanych listach, nie prosił Scholza o przesłanie mu kopii tych wyników badań. Z kontekstu wiadomo też, że co najmniej na jeden z tych listów Scholz odpowiedział i pytanie właśnie, czy nawiązywał do tematu indukcji w tym swoim liście do Łukasiewicza, akurat kopia tego listu się nie zachowała. Według mnie jest to temat bardzo ciekawy, i pomalutku próbuję coś tam w tym zakresie robić. Jak tutaj mogli Państwo zobaczyć, Łukasiewicz się posługuje swoją notacją beznawiasową. Formuje zasadę indukcji, tak ją nazywa. Widzą tutaj Państwo ją u góry w zapisie Łukasiewicza, poniżej w zapisie współczesnym. Mam nadzieję, że to dobrze odczytałam. Jeszcze na kolejnej stronie podaje Łukasiewicz regułę wnioskowania jako Schluss-Riegel, ową zasadę indukcji. Także odwołuje się, pisząc o tej indukcji, do tekstu Bachmana oraz do zasady Fermata, ale to wszystko też jeszcze trzeba jakoś odszukać i zrozumieć, o co w tym wszystkim chodziło. I to tyle, jeżeli chodzi właśnie o fragment korespondencji Scholza z Łukasiewiczem, wątki dotyczące indukcji, temat, który nigdy nie był publikowany w żadnych tekstach powojennych Łukasiewicza, a tam w tych materiałach archiwalnych są w czterech listach fragmenty dotyczące tego zagadnienia. Kolejna rzecz, proszę Państwa, to najstarsza z zachowanych korespondencji, to kolekcja sześciu listów, które pisał Mordechaj Weisberg do Scholza w latach 35-39. Nie zachowały się odpowiedzi Scholza, może wtedy jeszcze nie pisał przez kalkę, no nie wiem, nie ma ich w każdym razie. Też temat, który dopiero muszę zgłębić, sygnalizuje po prostu, że taka korespondencja jest i dotyczy ona dyskusji bardzo merytorycznych. To są zapisy logiczne w trzech czwartych w tych listach. Na czym one polegają, co tam jest przedstawiane, to jeszcze przede mną. Tajemniczą trochę sprawą jest, gdzie te dokumenty, te listy były złożone podczas wojny, iż one się nie zniszczyły podczas bombardowania w Münster 10 października 1943 roku. Ale to już jest kolejny temat. Może to znaczyło tyle, że Scholz traktował je jako mniej ważne. I w porównaniu na przykład z tym, gdzie umieścił dokumenty związane z Gottlobem Fregem czy Ernstem Schröderem, te były przechowywane w innym miejscu z perspektywy czasu, powiemy, bezpieczniejszym.
Ale to już inna sprawa. Zastanawiająca też jest końcówka ostatniego z zachowanych listów, wysłanego 2 sierpnia 1930 roku do Scholza, która się kończy zdaniem: bardzo dziękuję za cenne uwagi, w tej chwili nie pracuję nad żadnymi nowymi problemami. Czy Weisberg chciał zakończyć ten kontakt listowy i już nie przesyłać Scholzowi wyników swoich badań? Nie wiadomo. Nazwisko Weisberg pojawia się w licznych dokumentach Scholza. Tu mają Państwo dwa listy z tych zachowanych. Scholz pisał w swoim życiu naukowym, napisał około od 200 do 300 recenzji, nie tylko książek, ale także artykułów. Nikt póki co nie dysponuje bazą tych recenzji. Wśród osób, które się zajmują Scholzem, uważamy, że trzeba to jak najbardziej zrobić, ale to jeszcze przed nami. Ja znalazłam Scholza krótkie recenzje dwóch prac Weisberga, które tu Państwo mają wypisane, co nie znaczy, że tych recenzji więcej nie napisał. Te recenzje są traktowane w środowisku niemieckim jako bardzo dobre recenzje. To nie było takie proste zdanie sprawy z tego, co ktoś napisał, ale wchodził w głąb tematu za każdym razem. Liczne teksty Polaków zostały zrecenzowane przez Scholza. Między innymi także te, które zostały bezpowrotnie zniszczone jako pewne wydane prace, ale to też osobny temat. I jeszcze parę słów na temat korespondencji Scholza z Tarskim. Bo mamy 8 listów Tarskiego, 8 listów Scholza, o dwóch listach wiemy, że są zagubione, razem więc 18 dokumentów, co najmniej tyle było. Jest archiwum Tarskiego w Berkeley, jeszcze nie weszłam w kontakt z tym środowiskiem, może tam jeszcze też jakieś dokumenty, jakieś listy będą, mam taką nadzieję. Natomiast to, czym dzisiaj dysponuję, mają tu Państwo wypisane, znowu te listy, które są opatrzone gwiazdką, to znaczy z kontekstu innych listów wiadomo, że one były, ale ich fizycznie nie ma. I fragmenty paru listów, jak tu Państwo widzą, zostały opublikowane w biografii napisanej przez małżeństwo Pfeffermanów. Ukazały się w języku polskim i w języku, wcześniej w języku angielskim. Natomiast nie ma w nich znowu tego, co z mojej perspektywy najciekawsze, czyli zapisów logicznych i informacji na temat prowadzonych prac w tym zakresie, których to, co stanowi właściwie 3/4 całej korespondencji Frege'ego z Scholzem. I parę wątków z tego zakresu chciałabym Państwu teraz pokazać. A więc Pfeffermani piszą, iż Tarski pracował w tym stylu, że miał pewien tekst napisany, w pewnym momencie darł go na strzępy, na kawałki i wszystko formułował od zera. I tym samym te wczesne wersje się nie zachowały. Dzięki tej korespondencji możemy zrekonstruować pierwszą wersję rachunku relacji, bo ona została wysłana do, właściwie adresatem niby tego tekstu jest Mostowski, ale Tarski go wysyła Scholzowi i prosi, żeby go po przeczytaniu dalej posłał do Polski Mostowskiemu. Wysyła go oczywiście ze Stanów. Jest tam sformułowana pewna aksjomatyka rachunku relacji i na podstawie dat tego listu oraz informacji podanej w opublikowanym już artykule On the Calculus of Relation, który się ukazał w Journal of Symbolic Logic w 1941 roku, na podstawie daty, która tam się znajduje, wiemy, że odstępy między jednym i drugim były zaledwie 3-tygodniowe. A proszę popatrzeć, jak ta aksjomatyka wyglądała. Z jednej strony mają Państwo aksjomaty sformułowane w liście do Mostowskiego i Scholza, z drugiej strony
te aksjomaty wyglądają, w opublikowanym tekście te aksjomaty wyglądają inaczej, ale tutaj tylko chciałam zasygnalizować, iż to, co wcześniej było aksjomatem, w ostatecznym sformułowaniu przyjęło jakąś formę teoremów, twierdzeń. Oczywiście to wszystko wymaga pracy, zrozumienia i prześledzenia bardzo dokładnie. Ja tutaj tylko chciałam zasygnalizować pewien, według mnie, bardzo ciekawy temat. I jeszcze parę wątków z tej korespondencji Scholza z Tarskim. Więc po pierwsze, Tarski zaprosił Scholza na kongres do Harvardu w 1950 roku. I z tej racji, że Scholz był poproszony o to, żeby przedstawić, mieć tam jakieś wystąpienie, koszty miały być pokryte przez komitet organizacyjny, przynajmniej taką nadzieję Tarski miał. Ale zaprosił go także jako visiting professor już do Uniwersytetu w Berkeley na co najmniej jeden semestr i warunkami tego zaproszenia Scholz się chwalił w liście do Bocheńskiego, iż są one na tyle dobre, że może z nim pojechać żona. Problem jedynie w tym, że Scholz chorował właściwie przez większą część swojego życia, wtedy już dosyć intensywnie i nie mógł sobie po prostu na ten wyjazd pozwolić. Musiał Tarskiemu odmówić. I jeszcze jeden wątek. Właściwie, no to tak, to jest ten fragment, który traktuje pokazuje tą relację, jaka została wysłana do Bocheńskiego, ale jak tu Państwo widzą, ja ten slajd nazwałam zagadka, bo nie wiem dlaczego Scholz przywołuje tam Augusta de Morgana i lata jego życia. No nie mogę ryzykować takiej podróży. Czy to jest jakoś związane z historią życia de Morgana? No jeszcze też tego nie rozszyfrowałam. Mogę jedynie przypuszczać, że coś tutaj musiało być na rzeczy. Może ktoś z Państwa mi coś w tym zakresie podpowie. I kolejny wątek z korespondencji Scholza z Tarskim to informacja o tym, iż Scholz wysłał do Stanów swoje podręczniki z zakresu logiki matematycznej i Tarski na ich podstawie nauczał tam, co myślę, że może być bardzo ważną informacją na temat formy ich współpracy. Kolejna rzecz to Tarski odbył podróż do Niemiec w 1953 roku, wziął udział w konferencji w Hamburgu, a potem został zaproszony przez Scholza do Münster, gdzie wygłosił wykład o zastosowaniach metamatematyki do matematyki. I to tyle, jeżeli chodzi o pewne wybrane informacje z opracowania tej korespondencji. Natomiast chciałabym powiedzieć, czy jakoś podsumować, czy poinformować Państwa, jak wyglądają tutaj polskie prace w tym zakresie. Więc ciągle jeszcze zbieram listy, skany listów, które są w Münster, bo nie wszystkie dokumenty są już udostępniane, są jeszcze w opracowaniu archiwalnym, ale 99% już mam. No ale ciągle jeszcze w tym temacie z nimi koresponduję i czekam na informacje, kiedy będzie można poprosić o kolejne skany. Z grupą studentów pracuję nad odczytaniem, przepisaniem i tłumaczeniem korespondencji Scholza z Tarskim, a z kolegą, panem doktorem Piotrem Kowalewskim nad korespondencją Scholza z Bocheńskim. Pan Kowalewski przetłumaczył całą tą korespondencję, a razem opracowujemy komentarze naukowe, bo jest tam wiele punktów takich, które wymagają jakiegoś dopowiedzenia. Cały temat opracowania komentarzy naukowych jest bardzo skomplikowany i czasochłonny, no ale pomalutku to wszystko robimy z dużym udziałem studentów zainteresowanych tematyką.
okazuje się, że dopóki się nie zrozumie, o czym oni tak naprawdę piszą, nie sposób wybrać jakiś tutaj dobrego przekładu, zdecydować się na coś. Więc cały czas trzeba podjąć trud, żeby dotrzeć do tych źródeł, o których oni sobie tam dyskutują w tych listach. No i oczywiście to nie jest takie łatwe, ale pomalutku to robimy. Opracowujemy polską terminologię logiczną do tych właśnie słów niemieckich czy angielskich, bo część listów jest pisanych w języku angielskim. To też trochę jest czasochłonne, ale ciekawe zagadnienie. Wielki temat to, proszę Państwa, listy Scholza w polskich archiwach. Wiem o tym, iż co najmniej jeden list znajduje się w archiwum Czerzowskiego w Toruniu. Ale mogę przypuszczać, że jeszcze jakieś listy będą w innych miejscach, ale tym się jeszcze też nie zajęłam. Trudnym tematem i czasochłonnym są prawa spadkowe do listów, więc w tym zakresie też tutaj pewne poszukiwania prowadzę. No a planujemy wydać korespondencję Scholza z Bocheńskim całą oraz co najmniej pierwszą część korespondencji Scholza z Starskim w czasopiśmie, które jest w wolnym dostępie, wydawanym przez mój instytut, w którym pracuję, Folia Filozofica, i redakcja tego czasopisma wstępnie zgodziła się na to. Plan jest taki, żeby opublikować przepisany oryginał niemiecki z komentarzem odpowiednim. Komentarze dotyczą na przykład pewnych fragmentów nieczytelnych albo pewnych podkreśleń czy jakichś innych znaczków, które Scholz robił na tych listach. To też może być ciekawe. No i oczywiście polskie tłumaczenia. Jest to trudna praca, czasochłonna praca, ale proszę mi wierzyć, daje bardzo dużo satysfakcji. Ale na koniec chciałam jeszcze powiedzieć, iż Scholz był także w kontakcie listowym z Moritzem Szlikiem, które to listy są, znajdują się w pewnym archiwum w Holandii i są przygotowywane do wydania. Za 2-3 lata się ukażą. Tu mają Państwo spis tych dokumentów. Oni się spotkali w Kiel. Tam przez pewien czas razem pracowali. Ale przy okazji dowiedziałam się, że Szlik był także w kontakcie listowym z Łukasiewiczem. Ta przygotowywana do druku korespondencja Szlika, w której nie wszystkie listy się ukażą, bo rodzina sobie zażyczyła, skorzystała z prawa do tego, by powiedzieć weto w sprawie publikowania niektórych listów prywatnych, ale i tak to, co mają, to co zebrali w ciągu 15 lat, liczy aktualnie 1490 stron. Więc to będzie bardzo obszerna publikacja, pewnie w paru tomach się ukaże. I też chciałam jeszcze na koniec powiedzieć, iż mogę przypuszczać, że ukazały się już pierwsze listy z bardzo bogatej korespondencji, którą prowadził Scholz. Są to właśnie listy, które wymieniał z wydawnictwami. Ukazały się w takim księdze pamiątkowej złożonej profesorowi Christianowi Tillowi. Natomiast nie miałam tego jeszcze w ręku i na 100% nie jestem pewna, czy to jest omówienie tej korespondencji, czy też publikacja tej korespondencji. Ale jeżeli to jest publikacja tej korespondencji, to będzie to pierwsza część listów opublikowana, Scholza opublikowanych. Wiele na to wskazuje, że jeżeli moje plany się ziszczą, zrealizują, to druga część korespondencji Scholza, która będzie opublikowana, to będą te wymienione przeze mnie przed chwilą listy wymieniane z Bocheńskim i z Tarskim. Tutaj jeszcze chciałam bibliografię pokazać, parę materiałów, do których się odnoszę, czy które są związane z tym tematem. No i bardzo dziękuję za uwagę. Ja bardzo dziękuję za ciekawy wykład. Tyle tych możliwości tutaj badawczych jest w tej materii.
tu mnie na początku bardzo zainteresowała ten fragment dotyczący, czy uwagi właściwie, nie wiem, Scholza, związanym z jego zajęciami dydaktycznymi, gdzie podejmował właśnie wykłady z logiki matematycznej, ale też z podstaw, domyślam się, matematyki, bo aksjomatyka, taki skrót myślowy, tak? Czyli z badania podstaw matematyki i logistyki, czyli logika matematyczna. I aha, tak, tak. Tak, tam było takie stwierdzenie, bo tam, że powiedział, że bardzo dużo może się nauczyć od Łukasiewicza w tym zakresie, w zakresie tych dwóch jakby obszarów badawczych, więc to jest ogromny obszar badawczy, jedno i drugie. I druga uwaga tu jest taka, że w tym krótkim fragmencie, to tam przywołany był właśnie, w przeciwieństwie do prawie wszystkich profesorów akademickich filozofii, jestem głęboko przekonany, tam, że dwa zakresy to przyszłość filozofii naukowej. A tutaj właśnie prawie wszyscy byli jakby no, nieprzekonani do tego, w tym towarzystwie, w którym się obracał Scholz. No, bardzo interesujący. Tutaj szukał tych inspiracji czy odniesienia do badania tej polskiej szkoły logicznej, no, czy szerzej wśród filozofów, nie tylko logików polskich pewnie. No, z tego wynika, że szeroko dosyć się interesował tym, co się w Polsce dzieje. No, to jest interesujące, to jest bardzo ważny obszar, bo rzeczywiście, że ten opór był taki duży. To są lata przecież już 28 rok. Później na tym kierunku to te badania poszły, no więc czyli wtedy był, przynajmniej w Niemczech, duży opór przeciwko tego typu podejściu. No, na razie nic więcej nie wiem w tym zakresie. Mhm. Bo. Czy są jakieś pytania? Znaczy zachęcam do pytań, do uwag. Tak, ja się zgłosiłem, nie wiem, a właśnie, czy jest widoczna tam moja rączka, dlatego się odzywam. A, proszę, oczywiście zapytać. Ja nie tyle, że mam jakieś pytania, co po prostu chciałem taką refleksją się podzielić, że widać tutaj, jak zupełnie zmienia się obraz sytuacji w momencie, gdy ktoś spędza czas w archiwach. To ja co prawda głównie starożytną i średniowieczną matematyką pod tym kątem się zajmowałem, ale to naprawdę jest w zasadzie odkrycie nowego świata. To nie wszystko jesteśmy w stanie opublikować, wszystkie spostrzeżenia gdzieś jakoś uzewnętrznić. I to jest świetnie właśnie, że są ludzie, którzy się takimi sprawami zajmują. Także bardzo dziękuję za to, no, dla mnie bardzo inspirujące wystąpienie. Dziękuję panie profesorze. Ja bym dodała, świetnie, iż są takie instytucje, które się godzą przyjmować te spuścizny i je opracowywać i udostępniać, bo z tym nie jest łatwo, nie jest. To te materiały, do których miałam dostęp, one przez lata leżały w Instytucie Matematyki założonym przez Scholza w jakimś tam kącie i kto chciał, to tam zaglądał. Może parę rzeczy zniknęło, do tego nikt już teraz nie dojdzie. Dopiero od 2018 roku te materiały się doczekały profesjonalnego opracowania archiwalnego. No i do dzisiaj to jest opracowywane, bo to jest bardzo bogata spuścizna. Więc prawda jest taka, że gdziekolwiek się nie wejdzie do jakiejś porządniejszej biblioteki, która ma archiwum właśnie jakieś, to w zasadzie zawsze znajdzie się coś nowego. Tak. To jest naprawdę bardzo taki no, urodzajny kawałek poszukiwań naukowych, czyli spędzanie czasu w archiwach. Jeżeli chodzi o archiwum Tarskiego w Berkeley, na stronie znajduje się informacja, jest tam parę dokumentów sfotografowanych, na przykład jego paszport, ale ogólnie jest informacja, że to archiwum nie jest skatalogowane. Więc to też jest zagadka, co tam tak naprawdę się znajduje. Ale jeszcze bym powiedziała jedną rzecz. Czasami nie jest łatwo wejść do takiego archiwum. Wtedy, kiedy pojechałam do Münster po raz pierwszy,
Nie znałam tam nikogo. Nikt też, dla nikogo, no nie byłam osobą, no jakaś Polka przyjechała i coś tam chce oglądać. I mogłam do archiwum wejść tylko w towarzystwie pewnego zaufanego studenta. On tam siedział przy mnie przez pierwszy dzień i patrzył, co ja robię. Więc to czasami są bardzo strzeżone skarby. Tak, jeśli można, to tak ad vocem jeszcze odnośnie przykładu takiej trudnej dostępności, to żeby dostać się na przykład do Biblioteki Watykańskiej, do tych starożytnych i średniowiecznych rękopisów przynajmniej, to musiałem odbyć ponad jednogodzinną rozmowę z samym dyrektorem. Wydają specjalne przepustki i tak dalej. Więc faktycznie to nie jest automatyczna sprawa, że po prostu przyjeżdża się, nie wiem, bierze jakąś wejściówkę i zamawia w czytelni czy gdzieś tam jakiś dokument. Często to jest naprawdę zdrowa gimnastyka. Tak. No te materiały są chronione. Są jeszcze pytania, uwagi? Czy ja mógłbym zadać takie szczegółowe pytanie? Profesor Mirosław Lachowicz, proszę. Proszę. Ja chciałem się spytać o to słowo logistyka, które padło tutaj w kontekście nauczania Scholza. Czy to jest tak, że to słowo rzeczywiście było używane w kontekście logiki? Czy on sobie wymyślił to słowo? Dlatego, że no, obecnie to słowo znaczy zupełnie co innego, prawda? A w tamtych czasach też nie jest do końca jasne, co ono mogło znaczyć. Także jeżeli ktoś mógłby jakiś komentarz, to będę wdzięczny. Dziękuję bardzo. No ja tylko mogę tyle powiedzieć, że on się posługiwał niemieckim słowem logistyk. I to słowo w tekstach Łukasiewicza też występuje. Tu chyba w tym fragmencie też jest. Albo nie tu. No jest logistyka. No. Niemieckie logistyk, które Łukasiewicz przetłumaczył jako logistyka. No inni w polskiej, przynajmniej szkole tej matematycznej używają tego słowa logistyka jako synonim logika matematyczna. Łukasiewicz też czasami właśnie pisze logistyka, czyli logika matematyczna. Janiszewski tak samo używa zamiennie o logistyce, czyli później o logice matematycznej. Nie wiem, czy wszyscy tak używali tego. No tak, ale tutaj w tym fragmencie tak Łukasiewicz pisze. Logistyka znaczy tyle, co logika matematyczna. Tak, też tak jest. Ale wiem, że w pracach Łukasiewicza, znaczy w pracach Janiszewskiego też tak jest, dokładnie. Jest jego praca w poradniku dla samouków, gdzie pisze o logistyce, no i tam jest cały czas o logice matematycznej, czy jako nowej właśnie logice. To są lata jeszcze, początek XX wieku tam lata. 16, czy ktoś tam tak, na początku XX wieku był to powszechnie używany termin na oznaczenie logiki tego, co dzisiaj nazywa się logiką matematyczną. Może dodam jeszcze taką uwagę, bo właśnie przedwczoraj usłyszałam to po raz kolejny. Wszyscy Niemcy mówią, iż język Łukasiewicza, bo Łukasiewicz pisał w języku niemieckim do Scholza, iż jest to bardzo, bardzo ładny język niemiecki i poprawny gramatycznie. Natomiast nie da się tego powiedzieć o języku niemieckim Boheńskiego. Pokazywał mi ktoś tam przykład zdania, który sformułował Boheński, no, w którym nie było wiadomo, kto komu książkę pożyczył. Jako taki pewien przykład. Znaczy kontekst to dookreślał, ale gdyby się wyrwało to zdanie z kontekstu, to nie byłoby wiadomo. No, nie mówię tutaj tego po to, żeby jakoś tam wyśmiewać się z Boheńskiego. Sama się uczę języków i wiem, jak to jest ciężko, tylko po prostu jako informację podaję. Może chodziło o to, żeby nie było wiadomo, komu trzeba książkę oddać. Ale to, proszę Państwa, proszę mnie jeszcze wybaczyć, ale jeszcze jedną taką informację, może nie aż taką ważną, ale na ten temat odbyłam już tyle dyskusji z tyloma osobami,
że no jest to temat. Scholz do Boheńskiego cały czas się zwraca: bardzo szanowny panie profesorze. No i teraz, jak my to tłumaczymy na język polski właśnie? Czy bardzo szanowny panie profesorze, co jest, Niemcy mówią, że to jest normalne, bo Scholz był z pierwszego wykształcenia teologiem, był synem słynnego pastora berlińskiego i tak dalej. Dlaczego jest formuła priest czy pater? Dlaczego on jej nie użył w tym kontekście? Natomiast mówią, wszyscy Niemcy mówią jednogłośnie, w tradycji protestanckiej oddziela się te dwie tradycje, nie? No więc wydawało się, że jest sprawa załatwiona, piszemy szanowny panie profesorze, nie ma tematu. Kiedy miałam wystąpienie na ten temat na Kongresie Kultury Polskiej i Języka Polskiego, gdzie no, głównie poloniści są związani z tym kongresem, wszyscy podnieśli sprzeciw. Powiedziano mi jednogłośnie, że to jest obraźliwe. Bo jeżeli w tym okresie, w latach 50. ktoś do osoby duchownej zwracał się per pan, to świadczyło o braku szacunku. No i chyba z tego nie wybrniemy inaczej, jak poprzez no, przypis, komentarz, iż tutaj nie ma idealnego rozwiązania. No, w kulturze polskiej, tak? Bo wiem, że jak na Słowacji to normalnie się używa słowa pan. W stosunku do osób duchownych, na konferencji nie spotkałem się, żeby zwracali się. Ale zachowana jest na przykład korespondencja Łukasiewicza z Boheńskim z tego samego okresu. I Łukasiewicz zawsze pisze: szanowny ojcze profesorze. Mhm. I myślę, że inni naukowcy, Polacy, też się do niego tak zwracali w tych latach. Tak, że Polski, nie? Tak, to jest przyjęte, no. Raczej. I teraz publikujemy Scholza. I on pan, no więc wydaje mi się, że są takie skojarzenia, że tak komuniści się zwracali do osób duchownych, no a przecież absolutnie o to Scholzowi nie chodziło. To był zupełnie inny kontekst i inne podstawy. No więc no, trzeba tu jakiś komentarz napisać, bo inaczej to wywoła nieporozumienie. Ale to taki przykład. Zgadza się. Jeśli nie ma uwag już pytań, może są, nie widzę. To dziękuję jeszcze raz bardzo pani profesor Gabriel Bessler. I zapraszam trzeciego prelegenta, pana profesora Zbigniewa Króla. Referat: czy istnieją prawa rozwoju matematyki? Tak, dziękuję bardzo. Ja może udostępnię pewien plik. I poproszę o informację, czy to jest dla państwa widoczne. Ja widzę. Tak. Dobrze, więc proszę państwa, przepraszam za niedopracowanie trochę tego pliku, ale w ostatniej chwili dosłownie zdecydowałem się, że jednak parę slajdów przygotuję. Mam w zasadzie 20 czy góra 30 minut, więc trudno ten temat dokładnie omówić. Chciałbym raczej podać kilka idei, które mogą państwa zaciekawić i uświadomić, że jest to temat no, niesłychanie ciekawy. W zasadzie to jest tak, jakby zapytać, czy istnieją na przykład prawa w ogóle rozwoju historycznego. Już abstrahując od matematyki i nawet nauk ścisłych, czy w ogóle nauki. I chciałem zwrócić państwa uwagę, że bardzo wiele tego typu koncepcji historiozoficznych, takich, które formułowały pewne prawidłowości rozwoju dziejów już ludzkości,
czy też różnych gałęzi ludzkiej działalności, kultury, sztuki, że tego typu teorie były jednak formułowane. Gdybym miał jednym słowem odpowiedzieć na to tytułowe pytanie, to myślę, że nie będzie to żadna antycypacja tego, co za chwilę powiem. Uważam, że prawa rozwoju matematyki istnieją. Jednakże problem polega na tym, co rozumiemy przez prawa rozwoju matematyki. A więc może, skoro nauka w jakimś sensie przez bardzo wielu ludzi uważana jest za naukę aprioryczną, można by zapytać, czy istnieją aprioryczne prawa rozwoju matematyki, to znaczy takie determinanty jej rozwoju, że możemy robić co chcemy w matematyce, ale jednak muszą być zachowane pewne warunki jej uprawiania. I proszę Państwa, wydaje mi się, że istnieją też, niezależnie od innych rodzajów praw, które tu spróbuję ich typy z grubsza zasygnalizować, że istnieją również aprioryczne prawa rozwoju matematyki. Do tego jeszcze za chwilę powrócę. W ogóle sam temat nie jest w żadnym wypadku jakąś nową sprawą. Dyskusje toczą się od bardzo wielu lat. Generalnie uważa się, że aby móc formułować jakieś prawidłowości rozwoju matematyki, należy zajmować się lub opierać lub konfrontować powstające teorie, modele, schematy rozwoju matematyki właśnie z ustaleniami czysto historycznymi. To znaczy historia matematyki powinna być takim laboratorium filozofa matematyki, w tym filozofa dziejów matematyki. I proszę Państwa, jest bardzo wiele prac, które dotyczą tej tematyki. Mam tu oddzielny cały plik, który zawiera podstawowe informacje w tej kwestii, ale nie będę go z uwagi na brak czasu przytaczał, tylko może wspomnę, że był to jeden właśnie filozofia dziejów matematyki, że to był jeden z trzech zaproponowanych przeze mnie tam kilkanaście lat temu wykładów habilitacyjnych, gdy jeszcze w czasie kolokwiów habilitacyjnych no, trzeba było wygłosić wykład habilitacyjny, ale niestety ten temat nie został wtedy wybrany przez Radę Naukową. Najogólniej mówiąc, te współczesne dyskusje dotyczące praw matematyki i jakichś determinantów rozwoju matematyki koncentrują się na kwestii, którą można by nazwać, streścić takim pytaniem, czy mechanizmy rozwoju wiedzy naukowej, które odkrywa filozofia nauki w odniesieniu do nauk ścisłych i innych nauk, takie na przykład jak teoria Kuhna, paradygmatów i rewolucji, czy te teorie mają zastosowanie do matematyki, czy też rozwój matematyki odbywa się w jakiś inny, specyficzny sposób, czyli że matematyka rozwija się w trochę inny sposób niż czysta nauka. Raczej większość osób, w przeciwieństwie akurat do mnie, twierdzi, że są tu w zasadzie tożsame determinanty rozwoju. To znaczy, że matematyka nie jest w zasadzie czymś bardzo specyficznym w stosunku do nauk. No, przypomnę tylko, chodzi tutaj o stanowisko Quine'a,
jego argument z niezbędności teorii matematycznych i w zasadzie równouprawnienia w ten sposób obiektów matematycznych czy teoretycznych z obiektami, które w jakiś sposób można wiązać bardziej bezpośrednio z empirią. Więc powstają takie po prostu dzieła, jak na przykład monografia, no to jest już w tej chwili niecałe 30 lat temu, 20 kilka lat temu wydana, Rewolucje w matematyce Gillesa, czy rozpoczynający tę monografię artykuł Halleta, mianowicie 10 praw rozwoju matematyki, które on tam sformułował. Przykłady tych praw jeszcze za chwilę podam. Ja chciałbym jednak w trochę inny sposób podejść do tego tematu. A więc tak, po pierwsze, jak rozumieć termin prawa rozwoju matematyki? Problemem w ogóle jest sam fakt rozwoju matematyki, bo to nie jest takie proste, jak opisać jej rozwój, jakich używać tutaj kategorii, co tak naprawdę się zmienia. I szybko okazuje się, że trzeba wypracować nowe kategorie opisu. Ja część takich kategorii, oczywiście nie tylko ja, dlatego że tu można by omawiać właśnie tę bogatą literaturę przedmiotu, ale no chcę mówić może trochę o tym, czego Państwo tak łatwo nie znajdziecie w innych pracach, a co moim zdaniem jest jednak ciekawe. No przykładem takiej kategorii jest kategoria stylu historycznego matematyki. Okazuje się, że trzeba mówić o intuicyjnej analizie pojęć, o rdzeniu i otoczce pojęcia intuicyjnego, o zmianie horyzontalnej i o czymś takim jak horyzont hermeneutyczny. No i tak, wydaje mi się, że trzeba wyróżnić przynajmniej na początku dwa rodzaje zmian. Jest to zmiana w mikroskali czasowej i zmiana w makroskali, w jakimś długim okresie historycznym. A więc zmiana w mikroskali czasowej to jest, powiedzmy, powstanie jakiejś nowej teorii matematycznej. No powiedzmy, powstaje teoria kategorii albo powstają jakieś nowe wyniki. No powiedzmy, metoda forcingu w teorii mnogości. Lub nawet znajduje się dowód jakiegoś stwierdzenia, odkrywa się pewne nowe fakty, pewne nowe własności. Zmiana w makroskali to jest zmiana, która z grubsza można by powiedzieć, że tak intuicyjnie powinna dotyczyć pewnych tego, jak zmieniła się matematyka na przykład w średniowieczu w stosunku do matematyki starożytnej, albo czym różni się matematyka współczesna lub matematyka nowożytna od jakichś tam innych matematyk. Okazuje się, że jest to dobrze postawione pytanie i da się tego typu sprawy analizować. No więc tak, ta mikrozmiana, wydaje się, że mikrozmiana powinna być bardziej odporna na czynniki, nazwijmy to pozamerytoryczne, poza aprioryczne, a więc, że jeżeli ktoś dowodzi na przykład nowego twierdzenia, powiedzmy, pozostańmy już w obrębie teorii zbiorów, to, że jest to mniej zależne od uwarunkowań społecznych, kulturowych i tak dalej. Wydaje się, że taka mikrozmiana, może tu napisałem, jest czysto racjonalnej natury. To jako takie graniczne może przedstawienie sprawy. Wydaje się, że jednak jest bardziej niezależna od czynników, mikrozmiana od czynników społecznych, kulturowych, niż makrozmiana. No ale czy tak jest rzeczywiście? No co w przypadku powstania całkowicie jakiejś nowej i niezwiązanej z dotychczasowym stylem historycznym idei?
no ona też pojawia się, na przykład kwestia używania formalizacji i języków sformalizowanych, albo powstanie teorii modeli, albo powstanie teorii kategorii. I okazuje się, że każda taka mikrozmiana jest jednak uwarunkowana pewnymi ustaleniami, rozstrzygnięciami, które warunkowały charakter makrozmiany. To prawo, które w tej chwili sformułowałem, czyli że mikrozmiany uwarunkowane są jakby w sporej części rozstrzygnięte przez wynik makrozmiany, można uznać za pewnego rodzaju właśnie prawo rozwoju matematyki. Może nie jest ono zupełnie a prioryczne, przynajmniej w tym początkowym sformułowaniu, ale po głębszym rozważeniu nawet kwestia uzasadniania w matematyce wynika, że nie jest to sprawa całkowicie niezależna od historii, od innych uwarunkowań. To znaczy, nawet jeżeli powiemy, że istnieją tutaj jakieś uwarunkowania entymematyczne, niejawne, to, że one nie wszystkie są właśnie charakteru takiego merytorycznego. To znaczy w tym sensie, że mogą być takie, ale nie musiały być takie. Makrozmiana, no to w zasadzie, jak już powiedziałem, to jest opis matematyki i jej rozwoju w dużej skali czasowej. I w zasadzie wtedy możemy ustalić, co się zmieniło, co jest różne. I rzeczywiście, proszę Państwa, są kolosalne różnice pomiędzy matematyką starożytną, a na przykład matematyką współczesną. Ale nie są to nieracjonalne różnice w tym sensie, że jesteśmy w stanie je po prostu zrozumieć. Potrafimy ustalić, z jakiego powodu matematyk starożytny zajmował się tym, a nie zajmował się czymś innym, co dla nas jest zupełnie oczywiste, że powinien był się tym zająć. I proszę Państwa, chciałem tu zwrócić uwagę, że żeby mówić o rozwoju matematyki, koniecznie trzeba uwzględnić pewne ukryte, niejawne determinanty jej rozwoju. To, że one są ukryte, nie oznacza, że nie są racjonalne, że nie mają inteligibilnego czy a priorycznego charakteru. Do tego jeszcze wrócę, ale chciałem zaznaczyć, że na przykład wszędzie, gdzie matematyk, również współczesny, również taki, który tworzy najbardziej sformalizowane teorie, odwołuje się do jakiegoś poczucia oczywistości lub na przykład ktoś formułuje coś używając, nie wiem, logiki klasycznej czy pewnych własności relacji identyczności, on już tkwi w pewnych rozstrzygnięciach, dlatego że to nie jest przesądzone, że musimy używać takiej, a nie innej teorii. I w zasadzie po prostu przyjęło się tak, to jest określone przez styl historyczny matematyki, że na przykład głównie pracujemy w teoriach pierwszego rzędu. Ale te teorie wcale nie muszą być dokładnie takie, jak po prostu zwyczajowo trochę z nich korzystamy. Na przykład wcale nie muszą być w takiej klasycznej wersji, mogą równie dobrze być sformułowane na przykład w wersjach kategorialnych, w teorii kategorii. No nic. Proszę Państwa, co to są te prawa rozwoju matematyki? Jak to można z grubsza rozumieć? To te terminy, które tutaj podaję na tym slajdzie, nie pretendują do ścisłości. To nie jest podział logiczny, one nie są rozłączne. W zasadzie sporo rzeczy tu się krzyżuje,
ale raczej nie są to terminy identyczne, więc w tym sensie pozwalają nam jakoś ująć temat poszukiwania tego, czym zasady rozwoju matematyki mogą być. A więc po pierwsze te prawa rozwoju matematyki można rozumieć jako pewne zasady czy pewne prawidłowości rozwoju matematyki w takim szerokim sensie. I tu jest wiele możliwości. Możemy mówić o schematach i modelach rozwoju historycznego matematyki. No na przykład, przykłady zaraz podam. Można mówić o prawidłowościach rozwoju w sensie ścisłym, o mechanizmach rozwoju matematyki i wreszcie o prawach rozwoju matematyki tak, w takim bardziej ścisłym sensie. No, te rezultaty rekonstrukcji, jak ja to nazywam, horyzontu hermeneutycznego, nazwa może być odstraszająca, ale one dostarczają też pewnych apriorycznych praw i determinantów rozwoju wiedzy nie tylko matematycznej, ale również naukowej. A więc tak, co to są te schematy? No więc najlepiej podać jakieś przykłady. No powiedzmy, mamy model zgodny z metodologią Flecka czy też Kuhna, że nauka rozwija się w ten sposób, że mamy ustalony paradygmat, pojawia się sytuacja kryzysowa, mamy okres rewolucji naukowej, powstaje nowy paradygmat. No i pytanie właśnie, czy to stosuje się do matematyki. No i to jest rozważane, natomiast można zauważyć, że ten schemat na pewno jest nieadekwatny, natomiast pewne jego elementy czasem dadzą się w rozwoju matematyki rozpoznać. No na przykład rewolucja, jako, jeżeli zdefiniujemy ją jako gwałtowną zmianę, zerwanie z poprzednim stylem uprawiania matematyki, no powiedzmy przykłady stylów matematyki, styl nieformalnej, niesformalizowanej matematyki i na przykład matematyka sformalizowana. To są naprawdę dwa różne style, nie jakoś zupełnie rozłączne matematyki, ale formy uprawiania matematyki formalnej i nieformalnej wyraźnie się różnią. Jest spór właśnie, czy w ogóle istnieją rewolucje w matematyce, ale no raczej tutaj Dauben jest takim wielkim zwolennikiem istnienia rewolucji. Z kolei ten przytoczony już Hallett, który rozpoczynał książkę Gillesa, Revolutions in Mathematics. Jego 10. prawo matematyki brzmi, że właśnie revolutions never occur in mathematics. Ale o sytuacjach kryzysowych mówi się raczej dość często i to właśnie na przykład już wspomniany dzisiaj Scholz, czyli to jest tam koło 1927 roku i już używał tego terminu. No to jest dużo wcześniej, zanim teoria na przykład Kuhna się pojawiła. I proszę Państwa, czym się różnią schematy? Więc model, wydaje się, że dotyczy, ten termin dotyczy jakiegoś szerszego okresu, łączy różne okresy historyczne, choć można również mówić o modelu, który by dotyczył jakiejś jednej teorii czy działu matematyki, czyli model można mówić, jeżeli byśmy chcieli odróżnić schematy od modeli, to modele dotyczyłyby takich szerszego okresu, czyli raczej makrozmiany. Natomiast schematy bardziej byłyby związane z mikrozmianami. No, przykłady modeli kolejne, był mit euklidesowy, to znaczy, że geometria euklidesowa rozwija się w sposób kumulatywny czy kumulacyjny. To jest nieprawdziwy model, ale
no, wydawało się w pewnym okresie, że po prostu dodajemy coraz to nowe twierdzenia i ten gmach geometrii jest niezmienny. Wzbogacamy go po prostu, dorzucając jakieś nowe spostrzeżenia, nowe metody. Czyli nauka rozwija się przez taką akrecję. Ten model jest niestety nieprawdziwy. Bardziej adekwatny to jest na przykład taki model, który opisuje geometrię, że od etapu ściśle konstruktywnego i finitarnego, to jest właśnie starożytność, w sporej części średniowiecze, stopniowo wprowadzano coraz to nowe metody infinitarne i niekonstruktywne i w ogóle geometria euklidesowa w tej takiej dwudziestowiecznej postaci czy XIX-wiecznej to jest już system niekonstruktywny, używający aktualną nieskończoność. Oprócz tego ostatnie stadium, no to te prace, o których tu dzisiaj była mowa w pierwszym wystąpieniu Tarskiego, czyli formalizacja planimetrii, formalizacja stereometrii, postulaty formalizacji stereometrii, czy też formalizacja Hilberta. To już przedstawienie geometrii euklidesowej jako pewnego systemu sformalizowanego. On jest niekonstruktywny, aktualnie nie, używa nieskończoności aktualnej i tak dalej. Poprzednie etapy były niesformalizowane. No i widać, że pewne takie rzeczy da się tutaj wyróżnić, jeśli chodzi o rozwój matematyki, ale czy ten rozwój jest wynikiem, tak jak tutaj jest przedstawiony, czy to jest wynika z jakiejś a priorycznej konieczności, czy też jest to wynik gry pewnych czynników historycznych, kulturowych, społecznych i tak dalej. I odpowiedź jest i tak, i nie. To znaczy i czynniki a prioryczne da się tu wyróżnić, i czynniki historyczne, kulturowe. Gdybym miał podać prawo a prioryczne rozwoju matematyki, to niewątpliwie można tutaj powiedzieć, że zawsze matematyka jest tworzona w pewnym właśnie otoczeniu, pewnych niejawnych założeń. To jest konieczne a priorycznie. Ten horyzont określa często w zupełnie arbitralny sposób pewne cechy badania matematycznego. I prawem a priorycznym byłoby coś takiego, że matematyka musi być platońska w sensie stosowanych metod. Jeśli wyrzucimy wszystkie metody matematyczne, które mają charakter niekonstruktywny, platoński, matematyka przestaje istnieć. Więc jako przykład a priorycznego prawa można uznać jej rozwoju matematyki, można uznać jej nieusuwalną platońskość. No właśnie, te prawidłowości w ścisłym sensie to są z kolei najszersze modele. To jest pojęcie szersze od schematu i dotyczyłoby nie jakiegoś działu geometrii, powiedzmy, lecz w ogóle całej matematyki. A prawidłowości w takim razie można by używać na takie szczególne schematy, które po prostu wypracowane zostały dla różnych, dla jednej dyscypliny, ale można je zastosować w jakichś innych sytuacjach. I taki przykładem takiej prawidłowości jest przejście od fazy bardziej konstruktywnej do fazy, powiedzmy, bardziej niekonstruktywnej. To dotyczy bardzo wielu działów matematyki, a dokładniej w zasadzie całej matematyki. Mechanizmy, proszę Państwa, to z kolei te takie najbardziej wewnętrzne, najistotniejsze czynniki rozwoju matematyki. To jest coś, co umożliwia takie drobne kroczki. Mogą być w różny sposób rozumiane. Jeszcze mam, patrzę, chyba 4 minuty. Profesor Wójcik mnie poprawi, jeśli się mylę.
No to dobrze, nawet 7 minut. A tak, no to świetnie. Więc proszę Państwa, ale tam będą ciekawsze rzeczy. Prawa rozwoju matematyki. To są właśnie zasady zmian w modelach rozwoju matematyki. Lub one też mogą być różnie rozumiane. Najchętniej byśmy chcieli właśnie to, co jest tutaj pod tą pierwszą kropką uzyskać, czyli zasady zmian w modelach rozwoju wiedzy matematycznej. Ale można też je uważać za takie zebranie i podsumowanie najogólniejszych zasad regularności rozwoju wiedzy matematycznej. No tu można by wiele mówić, można mówić o jakichś paradygmatach, no tak jak mówiliśmy o fazie nieformalnej i sformalizowanej, to dotyczy również mikrozmiany. Współcześnie też nie pojawia się od razu dojrzały formalizm, tam jest też faza nieformalna i formalna, w trochę inny sposób określona, ale jest to możliwe do zbadania. Proszę Państwa, co to jest ta rekonstrukcja horyzontu? To są ukryte założenia matematyczne. No proszę Państwa, pojawia się antynomia Russella. Dlaczego pojawia się antynomia Russella? W skrócie mówiąc, no wiadomo, jest aksjomat komprehensji, że każdej własności odpowiada zbiór tylko i tych elementów, które tę własność posiadają. Okazuje się, że nie jest to prawda. Tymczasem zwróćcie Państwo uwagę, że bez żadnego zastanowienia, żeby sformułować tego typu problem i aksjomat komprehensji, zakłada się, że cała przestrzeń zbiorów, całe uniwersum zbiorów jest czymś jednorodnym. To znaczy, że istnieje w nim tylko jedna relacja należenia do zbioru i dowolne dwa zbiory można w sensie tej relacji porównać. Tymczasem, no właśnie okazuje się, że teoria zbiorów rozwija się w taki sposób, że bardzo szybko, gdy pojawia się sprzeczność, gdy pojawia się antynomia, która wynika z oparcia się na zasadzie, na aksjomacie komprehensji, który wydaje się całkowicie oczywisty. Nie wiadomo, gdzie tu jest błąd, bo to, że jeżeli mamy własność X jest mieszkańcem Warszawy, to możemy dla tej własności zawsze utworzyć zbiór tych X-ów, że X jest mieszkańcem Warszawy, czyli po prostu zbiór mieszkańców Warszawy, lub jeśli mamy własność, że coś jest białe, bycia białym, to da się utworzyć zbiór wszystkich przedmiotów, które tę własność posiadają i tak dalej. Wydaje się, że to jest oczywiste. Tymczasem no właśnie antynomii możemy unikać, rozważając inne sytuacje. No powiedzmy Gödel, jego teoria von Neumanna, Bernaysa, Gödla, ale rozważał klasy właściwe i klasy niewłaściwe, czyli dwa rodzaje obiektów i tych już się nie dało bezpośrednio porównywać pomiędzy sobą w każdej sytuacji. Albo raz teoria typów, to samo rozstrzygnięcie, czyli dywersyfikacja pierwotnie homologicznego uniwersum. Natomiast dlaczego to uniwersum w punkcie wyjścia było homologiczne, jednorodne? No po prostu do tego doszliśmy, że myśmy to założyli. To założenie wcale nie było jasne. Dopiero gdy badamy alternatywne jakieś sytuacje, wtedy uświadamiamy sobie, ile tych ukrytych założeń jest. Jedna relacja należenia do zbioru. Dlaczego? Przecież jeżeli weźmiemy, że istnieją dwie różne relacje należenia do zbioru lub dowolna ich ilość, już antynomia nie musi powstać i z reguły nie powstaje. I proszę Państwa, no właśnie, na to, że istnieją takie ukryte determinanty rozwoju
wiedzy naukowej, to nie jest bynajmniej mój pomysł. Na przykład prawo piąte Haleta wyraźnie o tym mówi. I proszę Państwa, ostatni slajd, ostatnie pytanie, mianowicie czy matematyka mogła rozwinąć się inaczej? Otóż mogła. I skąd my to wiemy? No właśnie dlatego, że możemy formułować, że tam, gdzie dokonujemy jakiegoś wyboru, możemy to badać i pokazywać, że jeżeli dokonujemy jakiegoś wyboru i rozwijamy jakąś teorię, to w zasadzie w każdym punkcie moglibyśmy dokonać innego wyboru. I no była mowa o geometriach bezpunktowych, więc może podam jeden przykład, bo nie jest opublikowany. Można na przykład rozwinąć geometrię euklidesową, przynajmniej w zakresie pierwszej księgi elementów Euklidesa, wychodząc z zupełnie innych intuicji niż właśnie punkt i linia prosta, czy też odcinek. I to podałem aksjomatyzację czegoś takiego. Tam właśnie też definiuje się istnienie punktu i pojęcie punktu i w zasadzie wszystkie twierdzenia z pierwszej księgi można, wychodząc z zupełnie innych intuicji, innych aksjomatów, rozwinąć. Wszystkie pozostałe aksjomaty geometrii euklidesowej są dowodliwe w tym szerszym trochę systemie, między innymi słynny aksjomat o równoległych. Proszę Państwa, muszę kończyć, więc kończę. Jeszcze może będą jakieś pytania. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za referat i zachęcam do zadawania pytań, uwag, formułowania uwag. Są jakieś uwagi? Czy mogę sformułować pewne pytanie? Proszę bardzo. Była mowa o tym, iż Gödel mówił o klasach właściwych, niewłaściwych. Temat przedmiotów właściwych i niewłaściwych pojawił się w korespondencji Frege'ego z Russellem jako propozycja uniknięcia z antynomii. I teraz pytanie, kto z nich pierwszy o tym mówił? Ta korespondencja była chyba, to były listy z lat 1906-1908. Czy Gödel mówił o tym wcześniej? Nie, no oczywiście, że nie. No Gödel, kiedy się urodził Gödel? Jeżeli się urodził, to co najwyżej był w przedszkolu w tym czasie. Tak. No to pytanie inaczej w takim razie powinno brzmieć. Czy Gödel mógł być inspirowany tą ich dyskusją? Czy no teraz nie wiem, czy Russell, Frege raczej nie, ale czy Russell gdzieś tego pomysłu nie opublikował i czy to była niezależna jakaś propozycja Gödla? Nie zajmowałem się tą sprawą od strony historycznej, więc trudno mi powiedzieć, kto jako pierwszy wymyślił, że można rozpatrywać różnego rodzaju obiekty. Czy Gödel lub ci inni matematycy czymś się zasugerowali. Wydaje mi się, że najwcześniej podobne pomysły miał chyba Bernays. Z tych, z którymi się zetknąłem. Ale nie jestem w stanie ocenić po prostu wpływu Russella czy Frege'ego tutaj na Gödla. Na przykład. No bo oni jeszcze formują taką propozycję, a potem się z tego wycofują. No ale jako pomysł padło, nie? Został sformułowany. Tak, ale no w zasadzie, tak jak powiedziałem, teoria typów może być Russella, rozgałęziona teoria typów, może być uważana za analogiczne rozwiązanie do rozwiązania właśnie Gödla. Ponieważ Gödel znał bardzo dobrze system Russella, nawet no, swoje słynne twierdzenia Gödla
te artykuły z 1931 roku były pisane w systemie właśnie Russella. Jeszcze Gödel nie używa tam pojęcia, nie wiem, teorii pierwszego rzędu w sposób dojrzały, lecz mówi wyraźnie o logice i systemie w sensie Russella, więc na pewno znał ten system i to, że uświadomił sobie, że istnieją różnego rodzaju obiekty w teorii zbiorów, a więc zbiory i klasy. Przepraszam bardzo, nie wyłączyłem telefonu, już to zrobiłem. Na pewno mógł się tu zasugerować teorią typów, tylko oczywiście ją uprościł. To choć w istocie jest to po prostu dokładnie ten pomysł, który jest w teorii typu. Natomiast został on opakowany zupełnie innymi aksjomatami w systemie Gödla. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Pytania, jakieś uwagi? To ja z mojej strony takie pytanie odnośnie tych prawidłowości, czy jak to powiedzieć, czy to można nazwać do prawidłowości sprowadzić, że istnieje jedyna metoda, do której trzeba odwoływać, to jest platońska, czyli platonizm w matematyce, bo wspomina się, mówi się o tym, że w jakiś sposób odróżnia się sposób uprawiania matematyki przez Archimedesa, ten archimedesowski sposób, czy pitagorejski, tym sporze, bo był taki spór Platon Archytas, którego zresztą się uczył matematyki Platon, ale te sposoby uprawiania się jakoś różniły, no nie chcę wchodzić w szczegóły może, ale czy rzeczywiście nie są jakieś alternatywne sposoby, które były jakoś realizowane też, może jakoś wskazać to, bo czy rzeczywiście można jakoś zredukować, sprowadzić do Platona to wszystko, no nie wiem do końca, nie jestem całkiem co do tego przekonany. Matematyka rozwijała się w starożytności, to nie był jednolity nurt i jedna teoria. Jeśli chodzi o dzieło Euklidesa, czy późniejsze dzieło Archimedesa, dzieło Euklidesa to jest podręcznik, można powiedzieć, kodyfikacja całego szeregu różnych i często sprzecznych ze sobą teorii matematycznych, które istniały w starożytności. I wiemy od Proklosa z komentarza do pierwszej księgi elementów Euklidesa i mamy tam podane nawet przykłady alternatywnych definicji i klasyfikacji linii. Mamy informacje, że były alternatywne aksjomatyki. Te aksjomatyki, one cały czas się pojawiały. Geometria euklidesowa, no jeżeli bierzemy, proszę Państwa, no nie wiem, komentarz Alberta Wielkiego też do elementów Euklidesa, tam pojawiają się co trochę w tych komentarzach, nie tylko Alberta Wielkiego, ale i nawet w poszczególnych translacjach, czy to z greki, czy z arabskiego, pojawiają się cały czas coraz to nowe jakieś dodatki, nowe aksjomaty. Wręcz przywołałem Alberta Wielkiego, no bo Albert wręcz twierdził, że można w nieskończoność dodawać coraz to nowe aksjomaty. I co więcej, i w starożytności, i w średniowieczu wiedziano, że te aksjomaty i postulaty, które sformułował Euklides w pierwszej księdze elementów, nie wystarczają do dowodu wszystkich twierdzeń, które podaje. Cały czas brakowało pewnych zasad, jeżeli by ściśle brać. Więc czy były różne sposoby uprawiania matematyki? Były. Jak najbardziej. Natomiast no niestety najwybitniejsi matematycy byli związani z Platonem.
i no powiedzmy wyłamywał się tutaj Eudoksos, który w przeciwieństwie do Platona twierdził, że jest tylko jedna zasada, mianowicie wielość, na której jest oparta cała matematyka. Natomiast Platon twierdził, że istnieje i jedność, i wielość. I uważa się, że piąta księga elementów Euklidesa, zawierająca teorię Eudoksosa, mówi, to jest dyskusja z Platonem. Podobnie jak Filep Platona, to jest dyskusja Platona z Eudoksosem. No, jak ktoś nie zna matematyki, choćby tylko starożytnej, to nie widzi w ogóle, co ma Filep wspólnego z teorią Eudoksosa. No niestety ma. Tu jako ciekawostkę dodam, że Fileba i jego pojęcie mikton, czyli mieszaniny, zmieszania, przytacza Frege bezpośrednio. No, krótko nie da się na to pytanie odpowiedzieć, bo trzeba by opisywać. Ugruntowany styl od czasów Platona. Tylko ten spór istniał, na kartach właśnie Platona widać ten spór z różnymi postaciami. Czyli widać to może nie od razu, bo ja wspomniałem o tym sporze. Tak, z Arkietami. Ale były dowody w ogóle w matematyce takie, no, na przykład słynny dowód podwojenia sześcianu, genialny, jeden z najbardziej błyskotliwych dowodów, z jakimi się w ogóle spotkałem w matematyce w ogóle, nie tylko starożytnej, nie został uznany za poprawny, dlatego że posługiwał się ruchem. Tam była pewna prowadnica, jakiś punkt posuwał się po pewnej krzywej. To było zdaniem Platona, obiekty matematyki są niezmienne i dlatego w geometrii euklidesowej w elementach nie ma żadnych translacji, obrotów ani no, tego typu operacji. Ja mam jedną rzecz, tam był taki spór, który mnie nurtuje, świadczy według mnie o jakimś innym podejściu, tego Pitagorejczyka w sumie, Archytasa, że to budowanie teorii abstrakcyjnej, matematycznej jest dopiero pierwszym etapem później zastosowania tej teorii czy odniesienia jej do bytów indywidualnych. Dla Platona było to nie do zniesienia, po prostu tak powiedziałbym, to Platon bardzo wyraźnie pisze, że musimy się oderwać od tego świata zmysłowego, jednak ten świat abstrakcji, a nie wracać do niego jako cel nadrzędny, wyższy od budowania abstrakcyjnej teorii. I to ja może nie koniecznie wchodzi w tę dyskusję może specjalnie, ale tutaj widzę różnicę fundamentalną, czy traktujemy jednak matematykę jako narzędzie. U Platona też była droga i w górę, i droga w dół, czyli od świata realnego do idei, powiedzmy, i do pierwszych zasad, i droga w dół. Od tych zasad i idei do świata. Także to jest trochę inna sprawa. Co traktujemy jako cel? Czy właśnie jednak osiągnięcie tych idealnych teorii, nazwijmy to matematycznych, które później można stosować ewentualnie upraszczając je, czy wulgaryzując do Platona, czy jednak jako idealne cel traktujemy stosowanie do bytów indywidualnych, co jest właśnie nie wulgaryzacją, tylko jej celem, ukoronowaniem. No tak, to taki szczegół może. Nie wiem, bo to nie do końca może się tak rozstrzygnie właśnie w krótkich zdaniach tej kwestii. Ja też nad tym tak od jakiegoś czasu myślę i poczytałem te fragmenty z Państwa Platona, gdzie tam ten spór się pojawia, jego odniesienie. Bardzo mocne są odniesienia Platona, negatywne wobec tego podejścia pitagorejskiego do matematyki, która chce dostrzec te byty jakby matematyczne rzeczywistości materialnej, zmysłowej. No tutaj. No. Platon miał takie podejście do idei, że warto się tylko nimi zajmować. Tak. Dlatego, że jeżeli już coś wiemy o ideach, to świat automatycznie będzie naśladował te idee i w nich uczestniczył. Więc nie ma potrzeby zajmowania się rzeczywistością zmienną i zmysłową. Wręcz jedynym sposobem takiego racjonalnego poznania tej rzeczywistości jest poznanie jej poprzez ideę.
Stąd w ogóle przecież argument Platona na istnienie idei, mianowicie z istnienia wiedzy, że wiedza, aby była wiedzą, musi dotyczyć niezmiennych, zawsze tożsamych obiektów. Bo inaczej będziemy mieć sytuację jak w matematyce indyjskiej, gdzie formułuje się jakieś twierdzenie, a za chwilę formułuje się jego zaprzeczenie. Dlaczego? No bo ta teoria, to znaczy teorie wszystkich kręgów kulturowych, z wyjątkiem Grecji w starożytności i później jeszcze, no, powiedzmy w starożytności, dotyczyły obiektów fizycznych, a nie obiektów abstrakcyjnych. Stąd takie twierdzenie na przykład w tekstach hinduskich, że metalowa kula, jeżeli weźmiemy 1/50 jej koła wielkiego, to łuk, ta 1/50 łuku koła wielkiego pokrywa się z cięciwą tego odcinka. Dlaczego? No bo gdyby postawić metalową, gładką kulę na wypalonym, gładkim kafelku, to gdyby to było okrągłe, ta kula nigdy by się nie ustabilizowała, nie moglibyśmy jej postawić. Więc ta kula musi się spłaszczać, krótko mówiąc, żeby się nie skaturlać gdzieś na bok. I to dobitnie pokazuje, że dlaczego w tych innych matematykach nie było w ogóle dowodu, ani nawet koncepcji dowodu. No bo coś jest takie albo inne. Tylko w matematyce greckiej pojawiły się dowody, nie mówiąc już o aksjomatyzacji, zasadach i tak dalej. Dziękuję bardzo. Proszę. No ja matematykiem nie jestem, chociaż jestem, bardzo lubię tą dziedzinę nauki i od iluś tam lat biorę udział w tych spotkaniach historyków matematyki. I w tym kontekście no, jestem zdziwiona tym sformułowaniem, że platonizm w matematyce jest nieusuwalny, bo ja cały czas miałam wrażenie, że to środowisko związane z ujotowskim seminarium historyków matematyki jest o wiele bliższe koncepcji matematyki jako formy gry, tak? Jakiś formalizm, znaczki, które są w jakichś układach i my się tymi układami badamy, bawimy, zachwycamy i formuje kolejne prawidłowości, więc no, to taka uwaga. I jeszcze druga, ty też właśnie podczas tych spotkań, tych seminariów, w których tam brałam udział, zawsze miałam wrażenie, że matematyka rozwija się w sposób kumulatywny. Że zawsze prelegenci mówili, no może nie zawsze, ale wielokrotnie słyszałam, iż ktoś formował kolejny dowód, kolejne prawo, coś dorzucał do tego koszyka nazywanego matematyką, a nie na zasadzie wyrzucania wszystkiego, co jest i wkładania pewnych nowych przedmiotów. Wydaje mi się, że w większości to polegało na dorzucaniu, a więc jakaś forma kumulatywizmu. To znaczy, taki kumulatywizm miałby miejsce i był możliwy przy założeniu, że to, co dorzucamy, jest cały czas niesprzeczne z tym, co było wcześniej, lub przynajmniej niezależne logicznie od tego. Tymczasem no, kumulatywizm nie jest możliwy do utrzymania, choćby tylko z powodów czysto formalnych. Mamy przecież, no nie wiem, geometrię euklidesową i mamy geometrię nieuklidesową. W jednej mamy, nie wiem, piąty postulat Euklidesa, w drugiej mamy jakąś tam formę jego negacji i tak dalej. Odnośnie tego konstruktywizmu i platonizmu, to no, tyle powiem, że wyraźnie zaznaczyłem, że chodzi tutaj o platonizm w sensie stosowanych metod. No i wiadomo, że powiedzmy intuicjonizm Brouwera był antyplatonizmem. Wręcz po to on wymyślił ten antyplatonizm, usunął prawo wyłączonego środka, podwójnego przeczenia i tam cały szereg innych rzeczy. Ale proszę Państwa, zostawił na przykład indukcję matematyczną, a indukcja jest w nieusuwalny sposób platońska w sensie tych metod, dlatego że jest niepredykatywna.
I tak dalej, i tak dalej. Więc można usuwać takie czy inne metody, można budować bardziej lub mniej konstruktywne czy niekonstruktywne teorie. Problem w tym, że nie ma i nie może być żadnej teorii matematycznej, w której nie ma żadnej metody platońskiej. Ale musiałbym tu wyjaśnić, co to są te metody platońskie, bo to nie jest tylko, nie wiem, prawo wyłączonego środka, i czy klasyczna negacja, czy coś w tym stylu. Można? Jeśli. Proszę, proszę bardzo. Dźwięk działa, dobrze. To znaczy tutaj Gabrysia powiedziała o tym, że to jest taka zabawa znaczkami w matematyce, więc ja chcę ostro zaprotestować przeciwko temu, bo na tej pierwszej linii to tworzenie matematyki przypomina raczej pisanie wiersza lub tworzenie poezji niż zabawę znaczkami. Znaczkami się bawimy, jak już znamy teorię, mamy masę twierdzeń i robimy porządek z nimi, budujemy teorię aksjomatyczną. Natomiast nie znam twórczej matematyki, gdzie się zaczynało od aksjomatyki. Aksjomatyka idzie za tym jako zamiatanie, jako porządkowanie. Natomiast no, tworzenie w matematyce, tutaj są czasem dramatyczne zwroty. Na przykład ostatnio słynna hipoteza Poincarego, nad którą masę ludzi pracowało klasycznymi metodami, znaczy klasycznymi w sensie topologii. A potem się okazało, że ktoś popatrzył zupełnie z innej strony, zupełnie z innej perspektywy i problem rozwiązał. Stworzył nową teorię, którą potem próbowano rozbudowywać, ale potem nic takiego nowego w tejże teorii nie zrobiono. I na tym polu, gdzie no, to mnie interesuje, tam właśnie te struktury topologiczne, to bardzo często się tak zdarzało, że wydawało się, że jest to droga ataku bardzo dobra, a przychodził ktoś, kto zupełnie inaczej na to spojrzał i problem za przeproszeniem rozwalał, chociaż prawda, wydawało się, że to zupełnie nie ma takich możliwości. Ja tutaj na temat platonizmu nie chcę się wypowiadać, bo matematycy, znaczy ja tam minimalnie próbowałem tworzyć tą matematykę, więc wiem, że to się nie tworzy na zasadzie gry, prawda? Tylko no, czasem potrzebna jest jakaś iskra Boża albo chwila takiego tego wejścia do omnibusa, jak Poincaré miał. Natomiast nie siedzimy i nie to później się ładnie porządkuje, zastanawia, myśli, a tak to po prostu mamy problem, musimy go rozwiązać, albo stawiamy problem, chcemy go rozwiązać i tak działamy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jedno jeszcze zdanie, jeśli można, bo ja też wyraźnie zaznaczyłem, że nawet w tej mikrozmianie ten etap nieformalny, czyli nawet jeżeli coś pojawia się ściśle sformalizowane, to on istnieje. Co więcej, można, badając formalizmy, pokazać, w których miejscach dokonano, formułując je, zupełnie nieformalnych wyborów. Natomiast profesor Bessler mówiła o takiej wersji, że jakby nie ma obiektów matematyki, a istnieją tylko znaczki i reguły ich przekształcania, czyli jakaś wersja takiego skrajnego formalizmu. Hilbertyzmu rodzaju takiego. Nie, Hilbert nie był właśnie skrajnym. W rodzaju nie był, ale takiego potem. Haskell Curry, taką chyba sztandarowy, taki ultra formalista. Więc tylko na to odpowiem, że symbol matematyczny również jest obiektem idealnym. Alfabet, znaki alfabetu, których używa matematyk, formalizm, to też są obiekty idealne, po prostu. Nie jestem w stanie tego pokazać, ale to nie jest nic, co jest zbudowane z atomów, ma skład chemiczny i tak dalej. Nie da się tego utożsamić z takim czy innym znaczkiem, który ktoś długopisem czy ołówkiem napisał, bo to są tylko reprezentacje tych symboli. W tym sensie
alfabet łaciński, gdy mówimy, że ma 24 litery, no to jak? Wystarczy tutaj spojrzeć na ekran i litera A występuje, nie wiem, 50 czy 100 razy nawet na tym ekranie. Jak możemy mówić, że jest jedna litera A? No właśnie symbol jest jeden, a to są co w najlepszym razie reprezentacje fizyczne tego symbolu. Symbolu nie da się utożsamić też jak Siautarski z klasą obiektów powiązanych relacją podobieństwa. Z prostego powodu, bo na przykład powiem, że o, ta komórka tutaj to jest, niech to będzie moje X, a to nie jest w ogóle podobne do X, no. A ten kubek to niech będzie Y. I co? To są reprezentacje fizyczne, one mogą mieć dowolny kształt. Ta litera A można ją przetłumaczyć na jakiś ciąg zero-jedynkowy i w ogóle nic z A nie będzie mieć wspólnego. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś uwagi są? No bo ciągle, wracając do tego platonizmu, ciągle po głowie mi chodzą takie wspomnienia, że tak powiem, z moich referatów, które przedstawiałam w tym środowisku dotyczących tego fregowskiego poszukiwania odpowiedzi na pytanie, czym jest liczba. No i wielokroć słyszałam, że to tak naprawdę nie ma znaczenia dla matematyka. To po prostu robi się matematykę. Czy liczba jest, czy jej nie ma, czy ją zdefiniujemy jako wielkość, czy jakoś inaczej, czy jako przedmiot abstrakcyjny, to jest zupełnie do niczego niepotrzebne. Tak przynajmniej rozumiałam komentarze, które dostawałam z tego środowiska, więc cały czas właśnie tak interpretowałam te poglądy jako no pewną formę i jakiejś właśnie w cudzysłowie tylko zabawy na znaczkach, bez potrzeby nazwania obiektów, które te znaki reprezentują. Nie, to był taki pomysł, mianowicie, że Wittgensteina zresztą, że to jest gra na symbolach, no. Że nie odnosi się, powiedzmy, napis x plus y do kwadratu równa się x kwadrat plus y kwadrat plus 2xy, że to nie mówi o niczym, ani o liczbach, to jest po prostu reguła, że gdziekolwiek mam napis x plus y do kwadratu, to mogę go zastąpić prawą stroną tej równości, czyli umawiamy się, że to jest to samo. No ale weźmy teraz, nie wiem, wielkie twierdzenie Fermata, x do n tej plus y do n tej równa się z do n tej i n większe od dwóch i takich x, y, zów i nów nie ma. No i gdyby to była kwestia, tak jak chciał Wittgenstein, no po prostu to są jakieś znaczki, no to czego tym ludzie zajmowali się przez po prostu 200 lat? Gdyby tam chodziło o znaczki, no umówiliby się, że albo zastępujemy lewą stronę, to znaczy x do n tej plus y do n tej, piszemy, że się równa z do n tej, albo się umawiamy inaczej i problem z głowy. Za tym kryje się po prostu rzeczywistość i tak może mówić ktoś, kto nigdy sam nie uprawiał matematyki. Po prostu jednak doświadczamy pewnej rzeczywistości. To nie są tylko znaczki, choćby nasze myśli, w których ujmujemy różne rzeczy, nawet myśli, w których odnosimy się do formalizmu, do znaków. To jest wyjątkowo skomplikowana struktura intencjonalna i nie tylko. My odnosimy się do pewnych obiektów. Po prostu to jest elementarny fakt. I można próbować zapomnieć o tym fakcie, ale nic z tego jak do tej pory nie wyszło. Nominalizm no niestety jest na przegranej pozycji. Dziękuję. Ja może takie jeszcze skojarzenie, bo dotyczący Steinhausa, mojego ulubionego Hugona Steinhausa, który deklarował się jako właśnie deklarował antyplatonizm, tak bym to powiedział. I jest taki aforyzm jego dosyć znany, właśnie tak tylko przywołałem, dosłownie go chciałem przywołać. Łatwo z domu rzeczywistości zajść do lasu matematyki, ale niewielu tylko udaje się wrócić. Więc tutaj w tym wyraża się jego antyplatonizm właśnie bardzo wyraźnie.
i tak to deklarował, zresztą, bo ten musi się odnosić do rzeczywistości tej takiej, no może trzeba się rozumieć, ale ten materialny też był w pewnym sporze właściwie z Ulamem, który właśnie może bardziej traktował matematykę jako pewną grą symboli, chociaż też nie należy przywiązywać wagi do deklaracji może aż tak bardzo, ale ten spór się jakoś występował. Ulam i Steinhaus. Steinhaus właśnie tą rzeczywistość traktował poważnie. To nie jest kwestia jakiejś salonowej dyskusji matematyków, którzy gdy skończą uprawiać matematykę, to nagle zaczynają filozofować na temat tego, co robią. I jednemu przychodzi do głowy, że on rozmyśla o jakichś idealnych obiektach, na przykład Gödlowi, a komuś innemu, na przykład Tarskiemu czy Leśniewskiemu, że nic z tych rzeczy. To tak jak... To jest kwestia pewnych faktów i mówię tu o metodach badania matematycznego i dokładnie w tym sensie, jak pierwszy artykuł Bernaysa z 1934 roku właśnie o platonizmie w matematyce. I w takim sensie mówię o platonizmie. I cóż stwierdził Bernays? No, że platonizm po prostu polega na tym, że traktujemy rzeczywistość matematyczną jak z góry daną, i określoną bez naszych aktów świadomości. On używa innej terminologii, ale do tego to się sprowadza. No to tak jak z tym rozwinięciem liczby pi. Nikt nie wie, czy tam występuje sekwencja cyfr od 0 do 9, ale jeśli ktoś uważa, że to jest dobrze postawione pytanie, to jest platonikiem, bo to oznacza, że jest pewien obiekt, który posiada pewne własności sam w sobie, który nie został wykreowany w aktach świadomości, bo nikt nie wie, jak to jest, więc nikt nie mógł tego wykreować. To upraszczam tutaj zupełnie sprawę, tylko no, sygnalizuję. Tak, to tak. Deklaracje w stanie matematyków są trochę nie pokrywają się no, z rzeczywistością, to też pierwsza rzecz, a poza tym czasami odnoszą się do pewnego pojęcia niezdefiniowanego dla nich przynajmniej, jak to było w przypadku platonizmu u Steinhausa. Ale wyraźnie u niego ta deklaracja taka pada, więc to jest i rzeczywiście no, w jakimś sensie to się pokrywa. Tylko tyle no, chciałem powiedzieć, że był antyplatonikiem według swojej deklaracji. A tutaj jak się dokładnie określić, co się pod tym kątem rozumie, no to wtedy Steinhaus był też platonikiem oczywiście, bo wierzył w to. Mimo, że było bardzo wielu antyplatoników, od Bruwera poczynając, którzy de facto byli platonikami. No właśnie tak, deklarowali co innego, a de facto się tą definicję przywołał. Na przykład, tak samo. Dokładnie. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś uwagi? A, tu jest pan profesor Mirosław Lachowicz, tak? Proszę. Jeżeli... Ja taką wątpliwość chciałem wyrazić. Tak jak pan zaczynał o tym rozróżnieniu rozwój w skali mikro i makro, no to ta struktura jest oczywiście wzięta z fizyki, natomiast ja nie jestem pewien, czy ona się rzeczywiście nadaje do opisu twórczości matematycznej. Dlatego, że twórczość matematyczna mniej więcej zawsze wygląda podobnie. Powstaje jakiś wynik, ten wynik później potrzebuje troszeczkę czasu, by być zaakceptowany lub nie i wpływa na całość matematyki. Rewolucje takie, jak są w nauce, w matematyce raczej tak naprawdę nie występują. Stąd no, prośba o jakiś taki komentarz wobec tego rozróżnienia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeśli przez rewolucję rozumiesz... Nie słuchać. A teraz? Teraz słuchaj, dobrze. Jeśli przez rewolucję rozumieć gwałtowną zmianę i odejście od pewnego stylu uprawiania matematyki i rozpoczęcie zupełnie nowego, to rewolucje istnieją. W sensie tej definicji. Przy takim rozumieniu. To znaczy, co było taką rewolucją w matematyce? No na przykład było ich wiele, ale powiedzmy to, co zrobił Kartezjusz. To znaczy znalezienie geometrii na pierwszych dwóch stronach swojej geometrii tego dokona. Cała reszta to jest tylko rozwinięcie tego pomysłu. Mianowicie
Chodziło o podanie interpretacji geometrycznej wszystkich działań, ale w tym sensie, że liczby dowolne utożsamiano z odcinkami i no tak jak w starożytności nie potrafiono sobie wyobrazić na przykład x do potęgi czwartej. Wiedziano, co to jest x kwadrat, co to jest x do trzeciej, natomiast x do czwartej już się nie dało. Nie potrafiono policzyć czegoś takiego jak x do trzeciej razy x kwadrat. Dlaczego? No bo jak mnożyć kwadrat przez sześcian na przykład, czy jeszcze coś innego? Kartezjusz po prostu wszystkim tym operacjom przyporządkował pewne odcinki o określonej długości, stwierdzenia Thalesa, krótko mówiąc, i okazało się, że wszystkie te działania są porównywalne. To znaczy, nie wiem, można liczyć x do setnej razy x do pięćdziesiątej, odjąć coś tam. To wszystko miało sens, bo każdemu z tych czynników czy składników odpowiadał pewien odcinek i wszystko to de facto sprowadzało się do dodawania pewnych odcinków. Podobnie było z pierwiastkowaniem. I to jest cała rewolucja i to jest ta słynna geometria analityczna, a nie odkrycie, nie wiem, kartezjańskiego układu odniesienia. Podobnie za rewolucyjne można uznać to, co robił Cantor, to znaczy Georg Cantor, to znaczy związanie osi liczbowej z liczbami rzeczywistymi. Do czasów prac Cantora, jak to zresztą to nie ja zauważyłem, ale do czasów Cantora to była co najwyżej dobra hipoteza, że każdej liczbie rzeczywistej odpowiada jakiś punkt na prostej. Nie mówiąc o tym, że o punktach i o figurach geometrycznych jako złożonych z punktów, to pierwszy raz o nich pomyślał w ten sposób dopiero Bolzano w 1804 roku i tak dalej, i tak dalej. Więc takie gwałtowne zmiany w sensie tej definicji, którą podałem, występują i w tym sensie, czyli w sensie tej definicji są rewolucje. Czy rewolucją jest powstanie teorii kategorii? Nie sądzę, na przykład. Znaczy, mnie chodziło o to, że tego typu zmiany w matematyce często są poprzedzone wcześniejszymi ideami i na nich bazują. No akurat w tym wypadku trudno mi się zgodzić, czy nie, bo nie dokładnie tak tej historii nie znam, ale na przykład rachunek różniczkowy, który przypisuje się Newtonowi i Leibnizowi, tak naprawdę idee te już pojawiły się wcześniej, właśnie w starożytnej Grecji. Tego typu idee, więc no oczywiście nie do tego stopnia, ale no właśnie, więc to jakoś tak się nawarstwia i to rozróżnienie na mikro i makro dalej dla mnie nie jest takie oczywiste, no ale oczywiście to tylko... Ja nie twierdzę, że to są po prostu atomy logiczne, ta nowa teoria, że nie ma żadnych po prostu związków, nic z tych rzeczy, wręcz twierdzę coś przeciwnego. Ale użycie na przykład formalizmu i formalizacja wiedzy matematycznej, to co zrobił Frege jako pierwszy, to jest na pewno rewolucja. Pewnie już mniej powstanie teorii zbiorów, mimo że wydawać by się mogło, że to jest coś bardziej przełomowego. I to oczywiście nie dzieje się w próżni historycznej, a tak jeszcze notabene to makro i mikrozmiana nawet mi do głowy nie przyszło nic z fizyki. Profesor Wójcik, o właśnie. Już włączyłem, przepraszam, zacząłem mówić. Dziękuję serdecznie za
dyskusję, za trzy referaty wszystkim prelegentom. Powoli będziemy finiszować, jeśli chyba, że są jeszcze jakieś pytania, to nie chcę przerywać, ale czas nam się powoli kończy. I no, to połączenie trzech wykładów trochę jakby z różnych obszarów, tak, ale łączy tematyka jednak z seminarium historii matematyki, która właśnie taka jest dosyć różnorodna. Mi się wydaje, że to jest dobra taka trochę, takie trochę otwarcie, no, nie wiem, burza mózgów, trochę otwieramy się na różne perspektywy i różne obszary badawcze. Jeszcze raz bardzo Państwu dziękuję. No, mam nadzieję, że spotkania, no, historii matematyki z seminarium odbywają się, mają się odbywać co tydzień, natomiast zespołu historii matematyki, które są takim połączonym wtedy z seminarium raz w miesiącu, może w tym roku będzie to bardziej regularnie niż w tym czasie pandemicznym, czyli trochę to zawiesiło, tak z mojej strony. Seminaria odbywały się regularnie w miarę, natomiast z zespołem gorzej. Liczę na to, że też w czerwcu spotkamy się też na takim szerszym, jeszcze tak jak dzisiaj połączonym, z tak historyczno-filozoficznym spotkaniu. Dziękuję. Czy ze Twojej strony też jakaś uwaga na koniec? Ja też chciałem bardzo podziękować jako współorganizator tego drugiego seminarium, czyli filozoficznych podstaw wiedzy, razem z profesorem Lubaczem i profesorem Wójtowiczem. Bardzo Państwu dziękujemy za cierpliwość i uwagę i przybycie. Tak, to jeszcze. No, dziękuję uczestnikom wszystkim. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.